No, można. Spróbuj zginąć. No, jeśli się uda. Tak, tak, tak. A? Wyłączyłeś serwer? Pan Lucy. Pomóż mi, Palucji, halo. Nie słychać cię na lewie. No ja cię nie słyszę niby, nie? Ja się wysłyszę. Halo, halo, teraz? O, słychać. No, super, to musiałem przedstawić. Idealnie. Ale poczekaj, poczekaj, w którym momencie idealnie, powiedz mi? To ja gadałem sobie do czatu, a oni mnie nie słyszeli. Teraz dobrze jest, okej? Czy lepiej zmienić na drugi mikrofon? Co? Tak, teraz dobrze, dobrze. Okej, to zostawiamy ten mikrofon na razie. Mówiłem do was normalnie, a wy mnie nie słyszeliście. Mówiłem wam, że z tyłu jest szafeczka i tam sobie ustawiłem różne rzeczy właśnie, które z challenge'ów są. Na przykład macie tam Shreka, jeżeli ktoś tam może dopatrzy się i ledy po sobie puścić. Znaczy ledy dopiero będę puszczać. Tak więc witam wszystkich. O! Dobra, ale teraz słychać super, to się cieszę. A weźmiesz, żebym cię na Discordzie słyszał? To live'a sobie wyciszę. A, okej, jasne, poczekaj. Ustawienie, dajcie mi jeszcze sekundkę. Dobra, teraz słyszysz mnie? Tak. Okej. Troszeczkę rozciągnę gierkę. Bo problem jest taki, że mam na razie jeden monitor. Żeby to wszystko ogarniać. Okej, dobra. Kitek będzie Muffinka? A nie wiem, no pewnie przyjdzie na chwilę. Niedługo zrobimy live'a z Muffinką. Nie wiem, czy jutro nie będzie live i na chwilę Muffinka nie wpadnie. Zobaczę, jutro albo pojutrze. Muszę ją poprosić. Pozdrawiam was wszystkich. No jasne, że można właśnie po to z live, po to, żeby zadawać pytanka. W skrócie. Tak sobie na chwilę odpalimy. Powiedz mi, Arnciak, muzyka jest okej, czy nie jest okej? Bo ja ją słyszę po prostu w miarę. Obraz jest niewyraźny. Powiedzcie mi właśnie, bo zmieniłem trochę ustawień i nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda stream. Niestety, ale musicie jeszcze poczekać. Prawdopodobnie nie ten weekend, tylko następny. Już przyjedzie mi cały sprzęt, więc będzie wszystko gites. Dobra, zróbmy sobie żarcia. O, wow. No, co jest? Kilo w podstawą. Siekierkę też sobie zrobimy. Za chwilę ogólnie, docelowo ogólnie będzie challenge na żółto. Wiecie co, challenge będzie na czarno następny.
bo już mniej więcej wiem, jak go poprowadzić, bo tak to ciężko jest czasami załatwić jakieś rzeczy. Koń nam się nie przyda, potrzebujemy jakiegoś jedzenia. Wiecie co, najbardziej lubię czarny chyba w tym, to jest taki mój raczej ulubiony kolor, a drugim kolorem chyba fioletowy jest fajny. Skarpetki, wiesz co, jest jedna rzecz, którą chcemy zrobić na sklep i wyjdzie prawdopodobnie w przeciągu chwili, tak więc jest ona bardzo, bardzo ciekawa, mi się mega podoba, zobaczymy czy się uda, ale wam jeszcze nie zdradzę, zdradzę wam jak już będzie pewnik, że będziemy mieli to na przykład za tydzień na sklepie. To wtedy wam powiem. Pasuje taka umowa? Możecie napisać na czacie, co w ogóle byście chcieli jeszcze na naszym sklepie. Bo się może niektóre rzeczy uda załatwić, a niektóre trzeba czekać dłużej, a niektóre krócej. Mówicie, że nie będziemy koników bić. Z krów pozyskamy. Chodź tu. Dobra, co mamy? Kajczanki mamy. Powiedzcie mi tak, muzyka jest za głośno, za cicho, czy jest dobrze, bo muszę sobie przystosować. Kiedy Roblox, jeżeli chodzi o nagrywanie, to ja już mówię, najbardziej będę chciał nagrywać, kiedy już dostanę nowy sprzęt, bo mam taki problem, że co chwila mi tutaj laptop odmawia posłuszeństwa i mi przestawia całe ustawienia i muszę od nowa wszystko ustawiać. I dzisiaj na przykład była taka sytuacja, że prawie nie udało nam się nagrać dźwięku, bo po prostu z automatu przestawiło się do ustawień, które nie były... Jakby to powiedzieć dla nas, okej. Okay. W sensie okej okay nie były, no w sensie nie było nas słychać, o. Zróbcie własne maskotki. Wiesz co? Zastanawialiśmy się nad tym i nie mówię, że nie. O, drzewko tam jest. Piasek, zemcewo jest szkło. No szkło zdecydowanie, wow. Wchodzimy tutaj. Możemy tu wejść, o węgiel by nam się przydał w sumie, wiesz, to może kobla weźmiemy. Ogólnie sprawa wygląda tak, że za chwilę chłopaki przygotują już serwer i pójdziemy na serwer, gdzie będziemy grać my kontra oni. Więc na razie sobie tak odpaliłem, bo prawdopodobnie zanim my coś tutaj zrobimy, to ja już, zanim w sumie oni zrobią ten serwer, to ja prawdopodobnie już zginę, a to jest hardcore, więc raz, dwa mnie nie będzie, o, ja to wolę, o, tak craftować, jest mi zawsze szybciej. Kill off. Do wymiany, siekierka do wymiany, żelazo bym zdobył. Zróbcie swoje koce. Ciekawa rzecz w ogóle, koc własny. Znaczy wiesz co, ogólnie nie myślałem jeszcze nad tym, nad kocami nigdy nie zastanawiałem się, ale też fajna sprawa. Znaczy mam jedną taką fajną rzecz do zrobienia. Chciałbym zrobić tak, że nie własne koce, tylko coś jeszcze, ale to już wam też powiem, bo to prawdopodobnie w przeciągu miesiąca będę wiedzieć. Jeżeli się uda, to myślę, że dużo osób będzie zadowolonych, jeżeli to u nas na sklepie uda się załatwić. Nas o Robloxie i w jaką grę będziesz grać. Ogólnie to tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o Robloxa, to ja mówię, największy problem mam na razie taki, że my jesteśmy w tym momencie ledwo po przeprowadzce. Dosłownie przeprowadziliśmy się, tak jak wiecie, nie wiem, w początek tego miesiąca. Czyli jesteśmy 2 tygodnie w nowym mieszkaniu i dopiero, tak jak widzicie, wstawiłem za sobą szafkę, pokazywałem wam ją i dopiero tam jest szafka. Docelowo to ona jeszcze będzie wyglądać całkowicie inaczej, więc spoko. O, a tu mam przypinki całe. Kocie. Nie wiem, czy widać na streamie, bo nie widzę w tym momencie streamka, ale... Jakby coś się psuło, to mi musicie powiedzieć, bo ja mówię, problem jest taki, że jak muszę wybrać albo czat, żeby widzieć, co piszecie, albo ten, więc na razie sobie zminimalizuję tak, że czat widzę przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby z wami sobie pogadać. Ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o Robloxa, to chciałbym też sobie zacząć troszeczkę streamować Robloxa, tylko pytanie, czy chcielibyście, żebyśmy streamowali. No i wtedy jak streamować, to będziemy na tamtym też kanale, tak chcę to w miarę oddzielić, że jeżeli ktoś... chcę oglądać Robloxa, to sobie tam odpalimy, a jak na przykład zrobię osobny kanał do streamów, to znaczy, że będę grać sobie tam w jakieś inne gry, więc jak ktoś będzie chciał sobie popatrzeć, co jeszcze gram poza takich Minecraftem czy Robloxem, to wtedy tam sobie będziecie mogli wbijać. Pozdrawiam cię. Lubisz MuffinArt? No, powiem tak, no, żyjemy ze sobą już 5 lat prawie, więc muszę ją lubić. Dobra, bierzemy ten piecyk i... Dobra, jakie zadanie mi dajecie? Napiszcie zadanie, zrobisz...
Zrobimy to właśnie, Kitek kontra 20, ale to chciałem zrobić prawdopodobnie na nowym komputerze, żeby to się nie działo, bo komputer ogólnie już jest w trakcie składania, jeżeli dobrze pójdzie, to prawdopodobnie w przyszły weekend już będę go miał u siebie. Dawaj skórę, dobrze, kurczak! Słuchajcie, dobra, zadanie na dziś, jakie zadanie dla mnie tutaj na tym hardkorze, co muszę zrobić, zanim padnę? Gdzie są pszczółki? Zrobisz live'a z Muffingą? Tak, będziemy robić razem live'y, tylko kwestia tego, że muszą nam przyjść jeszcze komputery. O, pszczółkę! Chciałem pszczółkę, mam pszczółkę. Ale kejwik. Domek w Minecraft'cie. A na spokojnie, o! Ul. Dobra, może byśmy gdzieś popłynęli. Choć nie powiem wam, że te góry nawet ciekawie wyglądają tutaj. Dobra, zrób odcinek od Blowka 100 dni w Minecrafcie. Wiesz co, ogólnie chodzi 100 dni w Minecrafcie, ale to jako film mogę zrobić. Chcielibyście taki film? 100 dni w Minecrafcie? Nie ma głosu? Halo, halo. Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Bo ktoś napisał, że nie ma głosu. Arnio? Jest głos. Dobra, trolują mnie. Water skill z najwyższej kratki robiłem. Za trzecim razem mi się udało z najwyższej do najniższej wczoraj. A serwer dla widzów? Znaczy, wiesz co, serwer z widzami, tak jak kiedyś graliśmy, chciałem odpalić, ale to nie jest w tym momencie, przez to, że mamy, mówię, przeprowadzkę, załatwiamy różne rzeczy, od mebli poprzez inne rzeczy, tak więc w tym momencie jest ciężko cokolwiek ogarniać w międzyczasie, a w międzyczasie jeszcze musimy tak, nagrać dla was odcinek Domu Finy, zrobić coś tam, mi się tak wydaje i cały dzień po prostu zlatuje. Bardzo lubię swoich widzów. Właśnie, jeszcze muszę się dowiedzieć o PGA. Jedziesz, Arnisz, jak na PGA? No nie wiem, daleko. No, do Poznania jest kawałek. Ja w Poznaniu kiedyś mieszkałem, bo tam studiowałem, ale po roku moja kariera się skończyła. Żelazo chciałem zdobyć, nie mam żelaza. Jak zwykle jakiś problem. Kiedy zagrasz znowu? Wiesz co, ogólnie prędzej u Muffiny będzie niedługo odcinek z Toki, bo ja osobiście, jeżeli chodzi o Tokę, to powiem wam szczerze, że się troszeczkę wypaliłem, bo ja sam nagrałem odcinków z Toki chyba 200. Więc problem jest taki, że nawet jakbym chciał, to zbytnio nie mam już co. Dzień WS noc, wiesz co, tak jak widzicie, ja wolę noc na przykład. Nie! Mamusię ci zabrałem! O matko, biedna krówko. Dobra, dasz sobie radę sama, niestety. Co ja ci poradzę? O, Muffinka. Co? Pozdrów tu widzów. Wiesz co, do zmywarki? Ale kolki mogę potrzebować. Kolkę byś mi dała. Kolka to by była sztos. Jakbyś przyniosła kolkę, to byś była najukochańsza po prostu. Od kolki to się... I ty już tam nic nie mów. No. Kiedy otwieracie? Wiecie co? Powiem wam, że ja jeszcze nie zebrałem teoretycznie chyba wszystkich figurek z Milka. Trafiłem diamentowo, więc może mogę nagrać odcinek. Tam byśmy skoczyli. Możecie dodać je tu i kitka, plan lekcji, kitka. Wiesz co? Ogólnie docelowo to chciałbym to wprowadzić wszystko, ale zobaczymy, bo pierwszy, żeby coś takiego dodać na sklep, trzeba to po prostu narysować. A wszystkie rzeczy, które są u nas na sklepie, przeważnie rysuje Ania. Więc chodzi o to... Co za muzyczka? Przesunę troszeczkę. Chcę coś spokojniejszego. Więc w skrócie chciałbym coś, żeby... Musimy poczekać na Muffinkę, co nie? Więc w ten sposób bardziej. O, dobra. Ja myślę, że tu zrobimy łódkę, popłyniemy w rejs, znajdziemy rafę koralową i zbudujemy dom, podwodny dom. To był już tos. Zobaczymy, czy do tego momentu się nie wygrzmocę, jak zwykle. Łódka i skrzynia. A, nie mam drewna, żeby zrobić skrzynia. A nie, dobra, będę miać. Skrzynia i łódka. O. Dobra, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką w tym momencie dodali do Minecrafta, moim zdaniem. Jedna z lepszych, bo można sobie na wyprawę normalnie to zabrać. Koty czy psy? Zdecydowanie kociaki. O, cześć pszczółko. A ta skrzynka jest fajna. To jest sztos.
Najlepsza aktualizacja pod tym względem. Pozdrawiam. Ogólnie powiedzcie mi, jak często chcielibyście live, tylko wiecie co, no codziennie live'ów nie dam zbytnio rady, dlatego że musicie pamiętać, że ja na co dzień jeszcze muszę nagrywać z Anią filmy, więc bardzo ciężko byłoby to zrobić, żeby codziennie zrobić live'y każdego dnia, jest dodatkowo na przykład nagrywać odcinki. Co tydzień to za długo, ja myślę, że ja chciałem robić docelowo 2-3 dni, w jakiejś właśnie sobotę na przykład zrobić, w sobotę, niedzielę, także wiecie, żeby każdy miał też wolne, żeby sobie mógł przyjść na live'a. Ja nie mogę, jaka długa jest ta rzeka. Szybciej. No zdecydowanie diaksy, no kamień to tam... Kamień jest wszędzie, a diamentów nie ma wszędzie. Choć nederyt jest teraz najlepszy. Ja jeszcze powiem wam, że może 2-3 razy kopałem nederyt, co tam się pali. Znowu pożar. O, creeperki. Ja cię kręcę, w ogóle co to za rzeka dziwna? Te rzeki teraz w ogóle wypływają skąd, czy one mają taki randomowy? Gdzie Ania? A nie wiem, mam nadzieję, że poszła mi po kolkę. Kot kontra pies. Kot zdecydowanie. Wiecie co, ogólnie kiedyś robiliśmy właśnie coś takiego, więc też jeżeli te stare osoby, które kiedyś z nami grały, by chciały dołączyć pewnie do serwera, to też je od razu wpuszczę, ale jeżeli chodzi o nowe osoby, to musimy jakoś wymyślić, jak właśnie dodać więcej graczy, bo chciałbym docelowo, żeby było dużo graczy zawsze na takim serwerze, tylko wiecie, jaki jest największy problem? Żeby dodać dużo graczy, trzeba po prostu mieć ludzi zaufanych, którzy będą tych graczy ogarniać. Wow, dżunglę znaleźliśmy. Co 2 dni live? Spoko. A w jakich godzinach byście chcieli live? Ja myślę właśnie tak, żeby na przykład się odpalać od 18 do, nie wiem, 21, 22, także 3-4 godzinki live'a na początku, to myślę, że jest wystarczająco. Hejka, witam, witam. Dzisiaj będę odpowiadać na wszystkie pytania. O, kakao sobie zbierzemy. Co można zrobić z kakao? Chyba ciastka. Paluci? Z kakao się robi ciastka? Zgarniamy jeszcze. Okej, z kakao się robi ciastka, co nie? Tak naprawdę w większości owieczki nie będziemy tykać. Spokojnie, nie informowałem nigdzie, że będzie live. A, chcielibyście w ogóle takie informacje, że są live'y? Że na przykład wrzucałbym wam, nie wiem, o 12 na post YouTube'owy, że dzisiaj live o godzinie 18 i wtedy, żebyście sobie mogli wbić. Kiedy kitkowo możemy, wiecie co, chciałem odpalić kitkowo, ale zapomniałem po prostu szczerze. Więc możemy zaraz lecieć na kitkowo, tylko będę musiał przeinstalować wersję Minecrafta, zmienić. Bo tam jest bardzo stara wersja Minecrafta. Bo tam jest więcej modów. Ciasto z MC, WS... Ciasto z... MC. Chyba ciasto z MC. Nie mam za dużego wyboru. Portal! Ło, co? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Trochę się zdziwiłem. Ale dziwne to jest. Wow! Wow! Schodzimy tam, czacik, tylko pójdziemy na początku tam. Kitek, mam pytanie, ile masz lat? Wiesz co, ja aktualnie jestem z rocznika 97, mam 25 lat. Zrobisz spotkanie w Katowicach. Wiesz co, ogólnie ja pochodzę z Częstochowy, więc do Katowic jest w miarę blisko. Co to jest? Aha! Bo ty mi z tekstur paka zmieniłeś, co nie? Siekiera z Fortuną 2. Zobacz, jak to wygląda. Ja cię kręcę, zostałem tak, mam. Co tu się dzieje? Tego nie zbiorę, co nie? Nie. Siekiera z Fortuną 2, no niezbyt się nam przyda. Wchodzimy do tego, chyba do tego cave'a wejdziemy i tam prawdopodobnie dokonamy żywota. Ja jestem już stary, więc wiecie, no. Bardzo miło, jak ktoś jest naszym fanem. Dobra. Czacik, schodzimy pod ziemię. Choć chyba, wiecie co, zanim zejdziemy, zbierzemy trochę drewna, żeby przepalić go sobie na... jak to się nazywa? Na węgiel, gdybyśmy nie mogli go znaleźć. Bo to jest zawsze taka opcja ostateczna.
I przy okazji jednak drewno to jest taką podstawą w cave'ach i jedzenia. Gdzie są te zębiaki? Chyba się zgubiły. A lubiłeś historię? Powiem ci, że historię, jeżeli chodzi o w czasach podstawówki gimnazjum bardzo, jeżeli chodzi o technikum... ja cię kręcę. Wiecie co, dobra? Jeżeli chodzi o technikum, to niezbyt. Już nie tak... Czekajcie. Coś chyba do mnie nawalało sekundowo. Wiecie co? Czekajcie, bo żebyście wy widzieli wszystko, to ja muszę zrobić pierw pochodnie. O, mam węgiel, dobra. O, w ogóle... z bambusa można robić. Nie wiedziałem, że można z tego patyki robić. Dobra, chyba tyle wystarczy. Gdzie są moje... O, dobra, czacik. I już wszystko widzimy. Dobra, okej. Możemy sobie tutaj taki prowizoryczny domek zrobić chyba. Myślę, że tutaj byśmy się wkopali. Kitek będzie kitkowo i koszulki z... Koszulki twoje ze sklepu. Ale są moje koszulki już w tym momencie. Moje koszulki i bluzy są kitkowe. Tym koty są moje koszulki. Więc akurat już się pojawiły. Ostatnio były akurat dodawane. Kitek, co będzie na tym live? Wiecie co? Mamy zagrać challenge, że będę musiał. Wow! Dobra, żelazo musimy jak najszybciej znaleźć. Wow, ale to pięknie wygląda. Muszę znaleźć żelazo, a na live będzie, teraz sobie tak chwilowo lajtowo gram, bo chłopaki instalują paczkę modów, żebyśmy mogli zagrać sobie, że będę musiał się jakby pokonać. O, żelazko, to niezłe żelazko. Kitek, jak chciałbyś mieć dzieci, to jakby miały na imię. O, ja mam pomysł, tylko tu Ania musiałaby się zgodzić. To jeżeli byłby chłopak, to byłby Łukasz Junior. Dobra. Zabudujmy tak. Piecyk wzięliśmy. Tak więc tu. Na tym live będzie Minecraft? Tak, znaczy ogólnie jeżeli chodzi o ten kanał, to w większości tu będzie Minecraft streamowany. Team Kotów, dokładnie. Lubisz zombie zemce? Powiem ci, że zombie zemce są chyba najłatwiejszymi potworkami, jeżeli chodzi o pokonanie. Nienawidzę tych małych zombiaków. One są straszne pod tym względem, bo są mega denerwujące. Spotkanie w Warszawie, będziemy je robić, tak więc jeżeli chodzi o spotkanie w Warszawie, to możecie mieć... To jest pierwsze spotkanie, które chcemy teraz zrobić. Czyli najprędzej, prawdopodobnie, jeżeli się uda, to będzie spotkanie w Warszawie. Zrób swoją nutę, wiesz co? Nie umiem śpiewać, więc wątpię, żeby to było coś mega fajnego, ale kiedyś może tak dla zabawy coś się uda zrobić. Kitek, ja sobie... Co, ja pamiętnika nigdy nie pisałem, uważam, że pisanie pamiętnika jest troszeczkę ryzykowne, bo czasami możesz tam napisać rzeczy, których... których sobie ktoś chce zapisać, a ktoś weźmie ci pamiętnik i je na przykład przeczyta. I to jest na przykład takie moim zdaniem słabe, co nie? Jeżeli chodzi o pamiętnik, więc albo trzeba go mega dobrze chować, albo może się to źle skończyć. A ludzie są różni, więc trzeba też brać to pod uwagę. Wow! Nie! Panie szkielecie, będziemy kolegami. O! Czy tam jest Enderman u góry? Co? Co? Co się tu stało? Nie, ja cię kręcę. Co to było? Nie wierzę w to. Przecież on mi walnął... Ja musiałem to zobaczyć na streamie. I walnął mi 3,5 serca, po czym walnąłem go, on mi odepchnął do tyłu. No, ograł mnie.
ile lat gra w Minecraft, wiecie co, ja zacząłem jeszcze na Alfie, więc ja bardzo długo Minecrafta mam, ale bardzo długo nie grałem w pewnym momencie, kiedyś przestałem grać. Że jestem chłopakiem, a nie mogę zaraz wam opowiedzieć, no i znowu jesteśmy na nowym świecie. Ja cię kręcę. Chyba powiem wam, że będziemy te światy co chwila zmieniać. Pozdrowić. Poczekajcie, miałem na jakieś pytanie odpowiedzieć, komuś nie odpowiedziałem, więc jeżeli teraz zadaj to pytanie, postaram się odpowiedzieć. O Ewelinie nie odpowiadam podobno, dobra. Kitkowa, pianek. Wiesz co, jagodową prawdopodobnie dałoby się załatwić, ale jest arbuzowa na razie. Bo ja to, jeżeli chodzi o pianki, to też udało nam się za nią załatwić. Ja uważam, że są bardzo fajne. Sam używam, więc jest gites. Śmieszne są te pianki. Podobno da się z nich zrobić jakiegoś slajma albo coś takiego, ale nie próbowałem jeszcze. Dalej, kiedy pustynia? Wiecie co? Postaram się odcinek... co mamy dzisiaj? Żebym ja... Wtorek? Poniedziałek? Nie wiem. Dobra. Nie chcę walnąć gafy. Nie, nawet nie wiem. Nie wiem, co jest za dzień tego... Co jest dzisiaj, Ania? Poniedziałek? Wtorek? Ja wróć tu. Powiedz, co jest za dzień tygodnia. Wtorek? Dobra, wtorek. To zróbmy tak, że w czwartek będzie. Pasuje? Ewelina, czemu nie ma filmów z lekarza? No to odpowiedziałem. Wiecie co, już odpowiadam na to pytanie. Wiesz co, nie widziałem. Jeżeli chodzi o filmy, to dlatego, że po prostu... w skrócie, no na razie jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Czasami jest po prostu ciężko. Tu. Ale na który serwer? 1.19? 1.19. Ale ja muszę coś instalować, czy nie? Nie. Nie, nic. I wywal ten tekstur pak, co on ci wysłał. No to mam go wywalić, czy nie? Tak, wywal sobie. Dziękuję za kole. I MMS-y dostałem jeszcze od Dani, tak więc spoczy. Dyniowe. A symry? Będę wam teraz mlaskał. Czy Enderman nam coś daje? Tak, Endermany dają nam oczy. I to są perły, znaczy oczy, perły. A z pereł można zrobić oczy i przejść grę. A z perłami możemy serwer? Się teleportować. Sprawdźcie, czy już jest serwer. Nie wala. W sensie nie ładuje go w ogóle. Mofinki już nie ma, poszła sobie. Przyniosła mi tylko picie i będzie tajemnicza wyspa. Właśnie, to się chłopaków trzeba spytać, czy kosmos działa. Działa. Ale czemu spoileruję? Właśnie. No jak spoileruję? Przecież rakietą polecieliśmy. Ty, przecież rakieta chyba awaria jakaś była i się rozbiła. Sam się rozbiłeś. Dawaj mi mój kosmos. Weź, dobra, nie buduję dla siebie. Widzowie, nie ma tajemniczej wyspy. Kitek mało płaci. Strajkujemy. Widzicie? Wiecie, portal do Endu się nie robi, tylko portal do Endu stoi. Trzeba go uruchomić. Da się zrobić. Kitek was skłamie. Tak, na game modzie da się. Ale da się. Pozdrawiam was. Samoloty, samochód. Powiem wam tak, że ogólnie nie mam zielonego pojęcia, bo jeszcze tak nigdy nie leciałem samolotem w 100%, więc... Ciężko mi jest powiedzieć, więc na razie muszę jak wybrać samochód. Nie lecić samolotem. No poważnie ci. No, normalnie nie leciałem w 100%. Działa ten serwer? No działa. Ania mówi, że samochody. Nie działa. Działa. Wszyscy tak mówią? No właśnie nie. Raz. Psy czy koty? Koty. Koty zdecydowanie. Pozdrowisz mnie, Julię i mojego brata. Pozdrawiam Julię i Jantkę. Nie ma problemu. Pozdrawiam. Polucjego i Arniziaka nie pozdrawiamy. Wiedziałem. Bo strajkują. Nie chcą kosmosu zrobić. Zrobisz spotkanie w Toruniu. Jak przyjdzie taka okazja, znaczy przyjdzie, jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno. Pozdrawiam cię. Dzięki. Nie ciebie, bo ciebie nie pozdrawiam. Ty nie dostaniesz Palucji pozdrowień. Chcesz Palucji pograć na SMP? Jakim SMP? Nie wiem na jakim. Na jakieś dostałem zaproszenie, ale jeszcze nie sprawdzałem dokładnie. Nie pamiętam.
Ale dużo jest tych teraz SMP. Zostali zaproszeni na SMP? Nie wiem, ale nie wiem na jakie. Jakieś chyba takie malutkie. Ale Lemie? Bed? Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, nawet nie pamiętam. Odpisałem, że spoko, wywaliłeś ale... Wywaliłeś texture pack? Jeszcze nie. To wywal. Czekajcie, to czekajcie, czacik. Różnicę. Opcje, research. Opcje, resto pack. I to mam wyrzucić, tak? To też chyba mi nie jest potrzebne. Wszystko wywal. Dobra. Powiedziałem, pustynia jest w czwartek. Pytałem, czy będzie spotkanie w Krakowie. Odpowiadałem na to pytanie, czy będzie spotkanie. Pozdrawiam Julię i Antka jeszcze raz. Pusty czwartek jest w czwartek? Nie, w piątek. Tylko tak się nazywa. Działa już serwer? Tak. O, teraz to działa, no. Działał cały czas, co ty? Jak mówisz na Anię? O. A ej, bo ja tu wiadro zrobiłem. Ok. Nie mogę wyjść teraz. Mówię na Mufinkę, najczęściej mówię Mufinka chyba. No tak, ale tak się skończyło poważnie, że najczęściej chyba... Nie, w sumie nie, Ania raczej mówię. Nie, nie, rzadziej chyba raczej tak? Mówię. Noc? Nie wiem. Specjalnie dla ciebie. Co to jest dla mnie? Sorry. O, to wszystko? I co, mam się tym pokonać, czy co, bo nie rozumiem. Nie, czekaj. No dobra, uciekamy, tak? Czekaj, czekaj, czekaj. Już, czekaj. To muszę czylić... Masz, jeszcze to, ej. Jeszcze to, wziął. Pozdrów mnie, pozdrawiam Natalię. Wziął mnie jeszcze. Dawaj, zadawajcie, Kitek, boisz się, że... wiesz co, nie, jakoś tym tego nie boję zbytnio, dlaczego? Lucy, dlatego, że nic nie możemy na to poradzić, a nie ma co się przejmować rzeczami, na które aktualnie nie mamy wpływu. Więc trzeba podejść do tego... Ej, Kitek, nie chroni. Ale to przecież to są, wy macie takie same? A nie, sorry, to nie. Ej, no, oszuści. Ja myślałem, że ten, że miałem... A dobra, nieważne. Pozdrawiam Zosię. Już, czekaj. Pozdrawiam... A, no to już pozdrawiałem ciebie, Julia. I tak. Której live, czy o której live? Jakbyś miał kota, to jakbyś go nazwał? Wiecie, wiesz co? Co mam ci oddać? Loki. Masz. Trochę Łóżko. Łóżko. Dobra, już kliknąłem. Jeżeli chodzi o kota, nazwałbym go Pan Kitosław. Ty, będziemy mieć kota i nazwiemy go Pan Kitosław. To jest stosem. I taką czapeczkę mu kupię. Będzie w kapeluszu łaził. Cylinder! Co? Ale nasz będzie chodzić w cylindrze. Nasz będzie oczytany. Co? Login załączyłem. Mordo, nie? Okej. Nie słyszałem cię, ale przytaknę. A, że co kamerkę? A, że mam za... Jeszcze nie. Teraz, tak? Ja ci powiem. To zaraz się zmieni, poczekaj. To jest nasze hasło, okej? Okay? Okej, okay, zaraz. No. Ja sobie ustawię... Nie, jeszcze to, nie. Czekajcie, poprawiam kamerkę. Pozdrawiam, Zoja. Sufit, ale wy lubicie patrzeć na nasz sufit, co nie? No jak jeszcze troszeczkę? A kamerką nie możesz, tak? A mogę. Bo ona się może rusza, jak ja gram, wiesz? Wcześniej było dobrze. Kup kotkowi słuchawki, będzie... O, mam kupić kotkowi słuchawki, będzie grał w Minecraft, widzisz? I tak. No, co jest, co jest, co jest? Co jest? Halo? Żeś, po pierwsze, przycisz mnie na live trochę. Aha, bo jesteś za głośno. Tak samo jak ty. Ja się nie dziwię, ciebie to na zero, zaraz czekaj. Gdzie jesteś? Arniu, minus 4. Dobra. Halo. No i co? Jest Gites? A dwa, to powiedz. Bloki, żebyś miał... Nie, no nie mogę oddać bloków wam. Dobra, oddam wam jeszcze dwa. Tyle. No już, start, nie bijcie mnie, przepraszam, przepraszam. Lubicie Arniziaka, bo ja nie. O, dokładnie, Arniziaka się nie lubi. Też tak myślę. No, kurde, lipa. Pozdrawiam Kamilę. Timer. Słuchawki w USB, słuchawki, lubię słuchawki. Znaczy, wiecie co? Timerki też. A, timer? No nie wiem, czy chce mi się odpalać timer. Odpalamy timer, dajemy im pół godziny. Czat. Nie będzie pół godziny potrzebne. Ej, ale... Co? Co? Że wy mnie tutaj szkalujecie?
Dobrze, proszę bardzo, już odpalam timer. Jest. O której godzinie będzie live w czwartek? Proponuję godzina 18. Co wy na to? Kto się zgadza? Live? Tak, 18 godzinie. Muffinka czy babeczki? Wiecie co? Ja bym wybrał muffinki. Dobra, startujemy bez licznika. Nie no, żartowałem. Dobra, już szukam licznika. Dajcie mi sekundkę, bo oni oczywiście chcą ode mnie coś. Ja myślałem, że robimy co innego. Czemu Minecrafta nie przechwyca? A, bo go zminimalizowałem, czekajcie. Licznik MC, ale wiecie jaki to jest problem, żebym ja dodawał licznik? Że jak ja go odpalę, to prawdopodobnie on mi się z plików wyrzucił przez to, co się dzieje. Jest na streamie, czy go nie ma? Nie ma. No i widzicie, muszę się bawić teraz. Dajcie mi sekundę, przechwytywanie... Ja nie pamiętam, przechwytywanie ekranu, nie, przechwytywanie okna to jest? Nie pamiętam, przechwytywanie... Przechwytywanie okna... okno... Jak się to nazywa? Poczekajcie... Okej, okay, nie bij mnie. Widzicie to? Czacik? Widać już to? Tak, widać. Widać. Dobra, super. Widać. Okej, okay, wróciłem, jestem Czacik z powrotem. Dobra. Tak, super. Kup chomisia, wiecie co? Ogólnie chcę kupić axolota, tylko nie wiem, gdzie ja w tym mieszkaniu wstawię moje akwarium na axolota. Chyba, że za plecami moim. Ej, to nie jest... Ej, chcielibyście, żeby zamiast tej szafki kiedyś tutaj stało akwarium z axolotami? To był sztos. Ja mam różowego. Jak mój będzie różowy akurat. Kitek, ja mam chomika, ja też mam chomika, czekajcie. A ja widać, będzie widać na live'ie pana chomisia? Zobacz, pan chomiś tam siedzi. Czekaj, sprawdzę, czy... Co? Tak więc tam siedzi pan... Tu jest pan chomiś, z creeperem siedzi. Tak więc jeżeli chodzi o pana chomisia, to jest cały czas na streamie. Tylko za moimi plecami. Dobra, to co? Ej, czemu ja mam glowing? No bo żebyś tam nie uciekał. Aha! Ale to co, otwarty świat? Jaka bariera? Tak, chyba tak. Ale to wy też macie mieć glowing. Dobra, daj. Żeby nie było. Bo tak to mnie oszukujecie. Pozdrowisz Muffinę, pozdrawiam Muffinę, pozdrów Alana, pozdrawiam Alana. Niech Muffinka pozdrowi wszystkich. Mam kota, o, a ja jeszcze nie mam. Ja mam żywego chomika, ma na imię Imbirek. Kotek, ten chomik Imbirek. Team Arbuzik vs Team Marchewka. Wiecie co? Ja Team Arbuzik. Niech zrobi Muffina live. Dobra, to co, startujemy? Tak. Ile mam czasu? Albo dobra, bez czasu chyba, co nie? 15 za sekund, start. Raz, dwa. Jest 4 sekundy, 5 sekund. Czekaj, jak wystartujemy. Już powiedz, możemy? No już, możecie. Dawaj. Co jest? O co chodzi? Ej! Wateraru. Nie, tu za każdym razem jest takie coś? No przecież to jest niewykonalne. Ej, ja cię kręcę. Co oni tu zrobili? Nie, tam jest kitek. Ale oszustwo. Dobra, gonią mnie. Parnię zebrać. Drewno. Ej, nie mogę wiem, łódkę sobie zrobić. Nie mogę łódki zrobić. Dobra, mam pomysł, czekajcie. Wiem jak. O kurde. O, mam pomysł. Czad, zobaczcie, nie będziemy skakać, tylko będziemy robić coś takiego. Gdzie jest kitek? Nie wiem. Nie mogę tak, muszę bliżej. O, i... Bo jak podskoczyć O! Dobra. Jak podskoczę, to lecę na 30 kratek do góry. Pozdrowisz Halinę? Pozdrawiam Halinę. U, ja cię kręcę. No nie, Arnieu. Kitek się jeszcze ani razu nie wywalił. Dobra, Gites. Biegniemy tutaj. Tu będziemy bezpieczni przed nimi. Halo, grałem, co? Ścinać teraz, a wiecie co, bo nie mam zielonego pojęcia w ogóle, czy to jest w miarę stabilne, co nie? Bo w sensie chodzi mi o to, że normalnie to... No dobra, NIE! Zapomniałem, jakie to jest przyzwyczajenie głupie! Uch, dobra.
Dobra, to. O, ja cię kręcę. Nie byłem w stanie, zobaczcie, gdzie spadłem. Dobra. Zregenerujmy sobie HP. Gdzieś jest kowal. Kowal. Tam jest. Nie ma kowala w tej wiosce. Pozdrowić Wika? Pozdrawiam Wika. Ja mam kota. Weźcie deszcz, usuńcie. Zagrasz z widzami w Robloxa. Wiesz co? Grałem nieraz z widzami w Robloxa. Nieraz się zdarzało, że tak, że byliśmy na jednym serwerze. O! Zadzwonicie dzwoneczkiem. Właśnie, pamiętajcie, żeby zostawić sobie dzwoneczek, to będziecie widzieć live'y. To też się nam może przydać. Pozdrowisz mojego kota Leona. Pozdrawiam twojego kota Leona. Oceń Muffinka od 1 do 10. 11 Muffinka dostaje. Słyszysz, Muffinka? 11 dostajesz ode mnie. Mam cię ocenić. Ej, wy mnie gonicie, czy wy się tam bawicie? Bo ja nie rozumiem. Łatwo, powiem wam. Pozdrowisz mnie. Kup chomika na 1000 lajków. Ale prawdziwego chomika? Prawdziwego chomika, wiecie możesz co? Możesz skakać? Nie. O, wiecie co? Widzisz? Widzisz, nie? Musicie, poczekajcie chwilę. Bo prawdopodobnie kurier przyszedł, Kitek. Więc... Podskocz. Nie, dajcie mi sekundkę. No dobra. Dobra, no. I... Podskocz. Po co mam podskakiwać? Już podskakiwałem. No podskocz. Nie. Nawet pod dachem podskocz. No chodź, chodź. Okay. To wy mnie macie. To wy mnie macie poko- nie, nie, nie. A, okej, okay. Nie działa. Co? Co już się poddajecie? No ale pokazałem ci, zostaw mnie. No przecież wy mnie macie. Dobra. Ty czemu ty latasz? Ja lecę. Ty masz game moda, co jest? Oszukujecie znowu. Pozdrowisz Muffinkę? Pozdrawię Muffinkę, jak tylko przyjdzie. Tylko poszło na chwilę otworzyć drzwi. I co robi Muffina? Muffina obok mnie montuje film. Wow. Nie, na razie został. Ale możesz dać trochę wyższe po prostu. To, że ty nie umiesz waterów robić. Kto, ja? Nie rozumiem, że anti-cheat blokuje. Jaki anti-cheat? No, ten defaultowy. Że co, wywala cię, czy co? Nie można skakać. Można. Ale po co skakać? Nie można. Ja już znalazłem sposób, żeby nie skakać. No. Jak ty mnie wybiłeś do góry? No, wybija. No ty mnie knockbackiem! Nie, ty też mnie wybijałeś. Ty, Kitek, dobrze robi watery. Chodź do tej wioski, ej, nie! A dobra, jak jest za wysoki speed, to nie skacz, no. Pozdrowisz mojego? Pozdrawiam ogólnie kota, jagody, bo mam na nie... Co? Czekajcie, bo ja sekundę się przejąłem, żeby mnie tutaj nie pokonali. A, bo nie mnie i tak widzą. Wow, dobra. Pozdrowisz mojego kota? Pozdrawiam twojego kota. Pozdrowisz Nadię? I pozdrawiam Nadię. Pozdrowisz mojego brata Jurka? Pozdrawiam twojego brata Jurka. Timer Buzik, już powiedziałem. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam Basię. Też mam chomika. No wiecie co, ja na razie nie mam chomika, ale może kiedyś się uda mieć axolota. Ja chcę mieć axolota przede wszystkim, bo chcę mieć akwarium, tylko wiem, że jest dużo pracy przy tym. Dobra, to gdzie wy jesteście? Bo wy, nie wiem, gonicie mnie przez 6 minut i na razie to... Łatwo, zbyt łatwo jest. Problemy. A nagraj na story. O! Możecie sobie to włączać i wyłączać kiedy chcecie, to od waszej decyzji zależy. O ty. No chodź. Któryś jeszcze do góry wchodzi? Kiedy jest koniec live'a? Nie no, dopiero zaczęliśmy chyba.
ty wyłączył! Ej, ziom, tarczy nie mamy. Co jest tarczy? No potrzebna. No idźcie mi stąd! O której kończymy live'a? Dopiero zaczęliśmy live'a tak naprawdę. Jeszcze wyłączałem. Dawaj. Ja cię kręcę, dobra. Gdzie wy macie respa? Coś tu oszukujecie? Nie no, tarczę mi dał. Ja cię kręcę, oszustwo. Dobra, mówisz, że będę mieli trochę później... Tak. Co jest? O kurde, sorry. Co ty zrobiłeś? Coś ty zrobił. Nie no, oszukujesz. To nie tak miał. Ale intuujesz gości. Wyglądać. To się nie liczy, żeby nie było. No. Ja cię kręcę, no, oszukujcie. Możesz włączyć trochę wyższy skok. Nie włączać takiego mega wysokiego, tylko takiego, nie, że ci z pół HP zabierze, jak skoczysz. No, tak średnio. Jaka jest twoja pasja? Wiecie co, ja najbardziej to chyba lubię grać mimo wszystko w gierki różne, ale to przeróżne. A, tu jest border, okej, dobra. Zrobisz challenge 24 godziny, jem ostre. Wiesz co, robiliśmy challenge na zasadzie, że jedliśmy ostre razem z moją siostrą. Ale z chęcią... Wioskę mi odciął, zobaczcie go. Powiem z tego bordera. No, o! Dobra, dobrze! O taki. I tak kazał. Nie no, to jest za wysoki jeszcze. Za wysoki? No. O połowę tego. A będzie jeszcze seria z lekarzem? Będzie seria z lekarzem. W czwartek pojawi się odcinek, tak jak powiedziałem. Ile masz lat? Ja mam 25 lat. Kiedy taki? Zaręczysz się z Mufinką? Za wysoki jeszcze myślę o troszeczkę. Także jak zeskoczysz, to pół HP będziesz trafić. Lubisz ASMR? Wiecie co, ja osobiście nie taki. Za bardzo, nie słucham, ale jest okej. Okay. No nie, no jest jeszcze za wysoki moim zdaniem. Dobra, teraz. A, mi to w sumie i tak obojętnie. Ja terer spokojnie robię, bez problemu. Ale kitek kazał. Ale something wet. Ile live już trwa? A nie powiem wam, godzinkę trwa? Coś takiego? Coś mi ominęło? A na razie to chłopaki mnie gonią i gramy na czymś takiego, że jak podskoczę, to zobaczcie co się dzieje. To, o, tam skoczymy, tam nie wejdą. Gdzie jest kitek w ogóle? No nie wiem. Może to, że nam ucieka, my się tu palimy z jumpami. No przecież ja też biegam na jumpie. Tak, hordy. Wow, ale fajna góra. Dobra, to wiem gdzie. Kiedy pozdrowisz Emilkę? Pozdrawiamy Emilkę. O, nie udało mi się. Ile ma lat Mufinka? Mufinka, ile masz lat? 17. Jakie 17? Ktoś to zyskamuje. Mufinka ma tyle lat co ja. Ej, ale fajnie się skacze. I ty gdzie jesteś, halo? Na samej górze. Lodowej? Patrz tu. Tam jest, zobacz. Tam się woda wylała ostatnia. Tam gdzieś jest? Czy mi się wydawało? Tak, tam woda się wylewała. Kitek, zrób zwykły świat na survivalu. Wiecie co... Ej, ale nie można krytować, Kitka, halo. Się nie odsyła. Hej, dobra, on nie może mieć 50 ser. No nie. I on ci kliknie spacji i do nieba. Nie przecież ja... Przecież ja... Ale o czym wy gadacie? Przecież ja za każdym robię... Wiecie jaki jest wasz problem? Ja za każdym razem robię watera, więc...
Ale my ci nie ubijemy, bo ty skaczesz i... O. No to moja wina, że nie umiecie watera robić. Dziś nie chodzi o watery. Dobra, uciekamy. Pozdrowisz Wikę? Pozdrawiam Wikę. O nie, moja woda. Co oni mi slowa dali? Ale oszukujecie. Zobaczcie, zobaczcie jak oszuści nie dają. Za szybki jesteś. Naprawdę, bo to jest... On ucieka i go nie da się... Nie wiem gdzie command blocka ustawiłeś. Ej, co jest? Ja chodzić nie mogę. Ej, nie mogę chodzić. On tylko skakać teraz może. No weź to napraw, kurde. No weź to napraw. No, co wy robicie? Ale czy... Idę to wyłączyć. Dobra, uciekamy. Widzisz jak oni oszukują? Ile lat mają chłopaki? Arniziak, ile ty masz lat? 17. Akurat Arniziak ma 17. Ale oszukują. Ile się już znacie z Mufiną? 6 lat się znamy? 7? Odkąd się pierwszy raz poznaliśmy, to ile? 7 lat minęło? No. Gdzie wy jesteście? Ale lagi były. Ma tego Slownessa? Nie. Ja uciekam. A mu zdjęło. No dobrze, że mi zdjęło, no. Tak, Arniziak to jest mój znajomy. Niech będzie. Arniziak, jesteś moim nie. Znajomym. Okej, okay, okej. Okay. Ale jesteś nowym w Minecrafta. No zobaczcie jak oni oszukują. Kiedy będzie spotkanie? Wiecie co? Nie wiem jak ze spotkaniem ogólnie. Dobra, pogadam sobie teraz z czatem. Co trzeba zrobić, żeby z tą kitek zagrać? Wiecie co? Tak szczerze to... Nie za dużo, po trzeba prostu... Trzeba zostawić subskrypcję na kanale X-Kitek. Gamin. Jesteście. Czy ty mi Weaknessa jeszcze bannowałeś? Ktoś ci się nie może ruszyć. Nie no, nie troluj, dom. No, Paluci. Nie troluj, ej. Zobacz, zdejmij mi ten spławik z łba. To jest bez sensu. Pan zginął. Dobra. Nagrajcie piosenkę, zrób live, odpowiesz na pytanie widzów. No to teraz możemy odpowiadać na pytanie. Piosenka X-Kitka i Mufinki na milion subskrypcji. Woda. Jak to woda mnie bije? Jest zbyt dobra, zimno. uciekamy stąd. Mówi Star Planet z Mufiną. Można. Weź tą wędkę, masz zakaz zużywania wędki. Dobra. Ej, ta woda dużo bije. Odpowiedz mi, Amy, na co? Na co mam ci odpowiedzieć, powiedz mi. Spotkanie właśnie będziemy myśleć, jeżeli będzie kolejne spotkanie jakieś, to wam oczywiście dam znać na live'ie. Żeby nie było. Czy powiedziałeś kiedyś mówić, co ja kocham cię? Zakochana para. Masz zakaz używania wędki, powiedziałem ci. Ale czemu? Bo masz zakaz używania wędki. Bo jesteś... Najpierw kobłeby. Nie, masz zakaz dlatego, że po pierwsze rzucasz sobie randomowe buffy, zdejmujesz mi buffy, zakładasz mi cały czas coś innego na ten, po czym nagle sobie zmieniasz tak jak tobie to jest po prostu wygodniej. Jest to totalnie bez sensu, co robisz. Nie. Tak, zdecydowanie, jest to totalnie bez sensu. Dałeś mi tak, że nie mogłem totalnie chodzić. Dobra. Więc masz zakaz na wędkę dzisiaj. Ja muszę kopalić, nie. Żeby cię zdenerwować, Arniziak, tylko po to. Dobra, mam pomysł. Odpowiesz mi na pytanie? Odpowiem na pytanko, tylko zadaję jeszcze raz.
skomentowała mój edit, mówiąc, wiesz co, jeżeli chodzi o to, to ciężko mi powiedzieć, bo... Ty, co się stało z moją lawą? Ej, ale... Co się stało z lawą? Masz wodę? Dokładnie. Gdzie masz wodę? Ja straciłem lawę, czy... Zabra... O, ty! Dawaj to. No weź, nie bij mnie. Przecież jesteśmy kolegami, Arniziak. Dobra, nie, to nie. Oddawaj lawę, powiedziałem. Oddawaj lawę. No ja nie mam. Oddawaj lawę. Trzeba się jeszcze umieć budować, Arniziak. Dobrze, że cię widzę, to cię mogę gonić, aż... Chodź tu. O ty! Ale strajkar. A, bo tu woda bije, zapomniałem o tym. Chodź tu, powiedziałem. Nie, no serio. Teraz cię nie znajdziemy. Chodź tu, ja cię kręcę. Dobra, o ty. Woda bije, bez sensu totalnie. Powiesz Uwu? Tak, Uwu dla widza. A lubisz K-pop? Ania lubi. Chodź, no chodź. Nie no, ta woda bije. Irytujące. Chodź tu, Arniziak! Arniziak, nie pomagaj mu. On oszukuje. Jak ma na imię Palucji? Palucji to jest Palucji. On nie, tak. Ma imienia. On nie ma imienia. On ma zakaz posiadania jestem imienia. Jestem bezimienny. Nie, no nie podpalimy cię. Sam się jesteście mistrzami. Pod tym względem jesteście mistrzami. Jak ty masz tu łóżko? Kto? Chodź tu, taki twardy przed chwilą byłeś. Nie nic łóżka, proszę. Ile ty masz łóżek niby? Oszukujesz. Czekaj, gdzie ty tam się popadłeś? Jest! No umarłem i nie mam nic. Dobra, uciekamy. Dobra, zabudujmy się. Masz like, dziękuję za lajka. Pozdrowić mojego pieska? Pozdrawiam twojego pisiaka. Zrobić dla ciebie edita? No, słuchaj, no jeżeli masz tylko taką ochotę. No ej, nie ma tak. Nie możesz tak robić. Nie ma lawy. No nie ma tego oszukiwania. Dobra. Pozdrawiam twojego pieska i kota. Ja cię kręcę. Takie tryhardy, zobaczcie ich.
Powinien z was itemy wylatywać. No ale ile wy macie łóżek? No może 70 sobie zróbcie. My powinniśmy się respić obok ciebie. Oszukują, widzieliście. Po prostu oni oszukują, no stop, notorycznie oszukujecie. Wow, czy wrócicie do Robloxa? Może? Jestem, ja z chęcią, znaczy wiesz co, ja mam problem taki z Robloxem, że czasami nie wiem w co grać. Więc ciężko mi powiedzieć, mam pytanko, jakie pytanko masz? Zadawajcie pytanka, będę odpowiadać. Arniziak ma kanał? Nie, chyba nie ma kanału. Czy masz Arniziak kanał? Ja to ma. O, Arniziak ma ja kanał. Też mam. Ale Paluci się nie liczy. Ty masz zakaz odzywania się za trollowanie. No. Co? No jakie masz pytanko? Co? Czupię jakieś ciasteczka? Naleśniki mogę upiec. No to mogę upiec kiedyś ciasteczka. Ale nie, do dzisiaj. Nie, Mufinka, nie upiec. O, ja cię kręcę. No to, to teraz możesz iść do sklepu. Żeby część... Powiedz mu, Fince, żeby dodawała częściej odcinki z Minecrafta. Raz w tygodniu zawsze jest odcinek u Mufinki. A czemu na moim kanale? Ponieważ ciężko jest na co dzień robić aż tak dużą ilość filmów. Tyle wam powiem. Wiecie o co chodzi? Na co dzień zawsze dodajemy film u Mufinki. To jest dla nas taki priorytet, można powiedzieć, że u Mufinki zawsze ma być film. A ja chcę teraz po prostu też więcej streamować, jak jest okazja. Bardzo bardziej w ten deseń bym poszedł. Ja lubię streamować. Wtedy mogę sobie z wami normalnie jakby pogadać, bo wy piszecie na tym czacie i wtedy trochę tak lepiej się czuję. Jak ty niby wyszedłeś przede mną? Wytłumaczysz mi? Bardzo zginęliśmy. No nie, przecież mieliście we dwoje ten, łóżka, no więc czemu ja trolujecie? Znowu się zaczęło. Nie, to jest Legit. Tak, Legit, wszystko Legit, oszukują, widzicie? Znowu. Pozdrawiam, Darię. Zrób jutro mu Fince śniadanie do łóżka. To jest jakiś challenge, wyzwanie, czy jak ty? Catering ci przyniosę. Ej, mam Andrzeja na herce. Tak, zobacz Andrzejek. Gdzie jest Andrzejek? Nie widzę. No, trolujecie mnie. O, ty Andrzejka. No, na jest Andrzejek na wędce. A będą słuchawki kitkowe? Przytul go. Pytanie, kwestia tego, czy chcielibyście, bo to pytanie, czy jest sens je robić, co nie? Jeżeli ktoś będzie chciał, to czemu nie? Dalej oszukujesz Paluci. Ej, słuchawka mi spadła. Obie. Weź tę wędkę, ogarnij się, mordo. Ty łap go. Bo on wtedy nas nie może trafić. On ma mało chyba. Dobra, czacik, robimy to. Robimy to, co mieliśmy zrobić przed chwilą. Nie rób. Nie, no ale jest kitek ona. O, wylałem sobie wodę fatalnie. No nieważne, musimy znaleźć... Wow! Wow, wow! Dawaj za mną! Tylko tyle, co? Warden? Wiedziałem, że Warden. Pomóż. Ciężko, lipo. Dobra, czacik. Ile on ma ten serc? Nie wiem. Wystarczająco, żeby wam uciekać cały czas. Jest Wardena, zobaczcie. Przestańcie do mnie walić. Dobra, respim Wardena, czacik. Respim Wardena. Mordo, ale wiesz, o kurde. Jest,
to ty masz zginąć, a nie my. Ja cię kręcę, co to jest? Jakie wajorkolawy. Dobra. Ej, dobra, powiększam. A nie, tu są spawnery, dobra. To nie trzeba powiększać nawet. Dawaj, dawaj, Wardena, Warden, Warden, Warden. Dobra, mam plan. Przy spawnerze biegaj. No. Wiem, tak. Wiem, że przy spawnerze będę biegać. Właśnie tutaj jestem. Drugi, jeszcze trzeci. Diamenty, kitek, zbieraj. Czocik, czocik, jest dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Losy się odwróciły, co? Dobra, no spokojnie. O nie, Gredek nas goni. Dobra, regeneracja. Półtorej jest minuty Warden? Zostało. Ale zobaczcie, Game Moda sobie wpisał szóst. Widzicie to? Nie. Co on robi? Nie ma! Wow! Czacik, daliśmy radę. Dziwne, że się Warden nie zrespił, szczerze. O. Nie wiem, czemu Warden... Nie wiem, czemu Warden się nie zrespił. Oho. Dobra, minuta ostatnia. Dawać, 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 dawać! O, jak to? Dobra, jeszcze 10 minut. Jak ja mam ledwo HP cały czas. Okay. Ty! Oż tym. Mendo. Nie! Oj, gdzie wy jesteście? Dobra. Ty Wardenie. Myślisz, że nie wiedziałem, co chcesz zrobić? Oj. Łatwo. Co jest przy ścianę? Zrób mu finicę na live ciasteczka. Ej, chcecie kiedyś takiego live'a z gotowania? Jestem za! Ej, chcielibyś... Pytanie, live z gotowania. Co wy na to? Czacik. Ale czemu ja bym przy... Znaczy, wiecie co... O, ty, co ty robisz? Ty, we dwóch? Pierw pokonam słabszego. No niestety, nie udało mi się pokonać słabszego. Chciałem właśnie... Ej, Warden tu jest, o kurde. Zgin, to na niego agro będzie miał. Tak? No. On musi usłyszeć najpierw. Na ekip. Weź. Kitek idzie do ciebie. Aaaa! No, Warden, bij mnie. No, dawaj, zabij mnie. Jo, cię kręc. Co tu się dzieje? I tak nie uciekaj. A tu łóżko sobie postawili, 70 tych łóżek. No, ale... I zniszczył? Nie, na niego! Na niego! Na kika! Dobra, czacik, tędy. Gin! Tędy. Dobrze, 3 na 1. Jak 3? Ile? No Warden. Najmocniejszy przeciw! Złapie kika na wędkę. No i tak wygrałem, więc easy. GG. Nie no, GG, przegraliście. Pół
31, 22, już dawno, panie. Myślę, czemu? Powiedz mu, Fincer by nagrywała więcej filmów. Okej, okay, błagam, nie przechodź nigdy na Twitcha. Dlaczego nie na Twitcha? Właśnie takie pytanko. Dobra, zaszatujcie mi ekwipunek cały. Pozdrowisz ode mnie Mufinkę? Pozdrawiam Mufinkę. Mufinka, pozdrawiamy cię. Wszyscy cię pozdrawiają, wszyscy cię kochają. Dobra, parkour jakiś coś? Ale co, a co macie jeszcze? Ej, zapytaj się widzów, kto ma premkę Minecraft Premium i niech nick poda. O, kto z was ma premkę na Minecrafcie i wtedy niech napisze swój nick na Minecrafcie. Ale po co chcesz to zrobić? Takiego, że nie można zginąć, ale to trochę nie działa. A, okej, no to słabo. Julia ma rację. Ale co Julia ma rację z czym? Zrobić kanał, gdzie będziemy się odpowiadał na pytania. Znaczy, wiesz co, na live'ach chciałbym typowo odpowiadać na pytania. Uważam, że właśnie live jest teoretycznie taki, żeby móc sobie fajnie pogadać z widzami. Disneyland, odpowiadałem wam. W Disneylandzie się Ani oświadcza. Ktoś napisał? No co? Nie, ale co? Czemu? Ale to wiesz, że jakby ktoś napisał, to byś musiał podać IP serwera. Nie IP serwera, nie o to chodzi. A co, postawisz go tutaj? Ty, no. Dajcie te sety najlepsze i ustawiamy 10 muffinek, które nas gonią. Albo dawać, dawać. Albo widzowie z live'a, dobra. Osoby, które teraz chcą, niech piszą swoje niki, w tym momencie będziecie jako te, jako boty i będziecie nas gonić, próbować pokonać. Może być non-premium. Dobra, uzbrajajcie się. Myślicie, że nam nawalą, czy nie? Myślę, że tak. O, mam tego, zdejmij mi kreatywa. Że nie każdy ma Twitch, ale wiecie, Twitch to jest troszeczkę tak jak YouTube, można powiedzieć, co nie? W sensie, no... Możesz sobie wejść i po prostu oglądać, nie musisz mieć nawet konta w sumie. To jedzenie... Tak. Dobra, jakie linki są? Twitch to jest po prostu taki, można powiedzieć, drugi YouTube pod tym względem. Znaczy wiecie co, ja na razie nie mam zamiaru przechodzić na Twitcha, raczej nie ma takiej potrzeby. Dobra, stawiaj muffinkę, dawaj 10 muffinek. Dawaj 10 muffinek. Kiedy skrzynka pocztowa? No, dam wam znać po prostu jak będzie. Ej, co jest? Co jest? Ty, ogarnij się. Ogar. Kogoś zrespiłem. Widzę właśnie. Kosa Kostki. Waldemar Kosalej... coś. Banderino. Odpowiedz mi na pytanie. Przepraszam, nie widziałem. Jakie pytanko? Czego jesteś tak mało na Insta? Mocne. Mocne. Znaczy, zależy o czym mówisz, co nie? Witamy. Dzień dobry. Kto jeszcze? Ten Steve, tak, to znaczy nie, to jest bot, tak jakby można powiedzieć. Jeżeli podacie swoje niki, to będziecie zaraz nas gonić. Wasze skiny będą nas na przykład gonić z waszymi nikami. Pozdrów Anię od Alana. Pozdrawiam Anię od Alana. Basia i Fomy. Co? Co wiesz? A, również pozdrawiam. Kotki są mocniejsze. Lubisz Lego? O, czy lubię Lego? Wiesz co? Co do Lego, jest ciekawa sprawa, bo powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o samo składanie, to mnie niemiłosiernie czasami irytuje ilość klocków do złożenia, ale jeżeli chodzi o samo Lego, to jest bardzo fajne. Co?
tak, takie puzzle są fajne, ale z drugiej strony mam coś takiego, że jak już siedziałem na przykład i składałem 10 godzinę, tak miałem za jaki grzech. Ale nie, no ogólnie bardzo fajne. Pozdrów Mufina. Pozdrawiam Mufinkę. Dobra, zadawajcie wszystkie pytanka. Odpowiem teraz na każde pytanie. O, ja cię kręcę, jaki tu się team robi. Pozdrawiam Anię od Wiki. Mojego psa pozdrawiam pieska. Pozdrawiam cię, Łukasz. Dziękuję za pozdrowienka. Co robisz, bo teraz wbiłem... w skrócie teraz tworzymy 10 botów, które będą nas za chwilę atakować i to są niki w tym momencie ludzi z... O! Cześć, Mufina. Ja zacząłem grać w Minecrafta od Alfy, czyli już pewnie z, nie wiem, 10 lat minęło. Sam się będę gonić? Wy tu nie róbcie małej armii. Wow. Zobaczcie. Chodzi o niki w Minecrafcie, jakie macie. Wtedy się wasze skiny pojawią, tak jak na przykład tu macie skina. Jak do was wejść chyba? To są boty w tym momencie, na razie. Minecraft ma już 11 lat. Osobiście myślę, że około 9 lat chyba mam Minecrafta. Nie wiem kiedy była alfa, jedna z pierwszych. Bo na alfie grałem, potem bardzo dużo grałem na becie, a potem nie pamiętam już szczerze. Miałem taką przerwę, myślę, że z 2-3 latka. Dobra, i starci, przy oni nas pokonają bez żadnego problemu. Co im dajesz? Pozdrawiam twojego brata Antka, już pozdrawiam go, z tego co pamiętam. Co robi Ania? Montuje dla was właśnie w tym momencie film. O, XG tak nawet się znalazł. Daj mi na chwilę Max Jumpa. Złożysz, składam Lenie życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzinek. Niech ty masz nie X, nie tak jest. O kurde. Czekajcie. Czemu mam kreatywa? Dałeś mi w ostatnim momencie. Proszę. Po co mi dałeś kreatywa? Jeszcze raz skoczę. Dobra, kogoś jeszcze zaraz bić? Nie, dobrze, chyba nie. A mam dowód. Nie, to chodzi o to, jeżeli chodzi o. Na razie gramy z botami. Ale ty, Arnisiak, robimy ten serwer dla widzów? No, u mnie krucho z czasem, nie? Ale... O, zdaję sobie sprawę. Ty, co się stało? Czemu ta woda mnie bije? Wytłumaczcie mi. No, bo jest zimno. Aha, okej, rozumiem już. Pozdrawiam. Cześć, pozdrowisz mnie. Pozdrawiam ciebie. Ale co ty robisz? Netherite'owe? No co ty, no przecież oni nas w drewnianych zajadą. Drewnianych, tak. Pozdrawisz Mufinkę od Zosi. Pozdrawiam Zosię od Mufinki. Albo Mufinkę od Zosi. Jaki miecz? Co? No daj im diaksowy zwyczajny. A, dobra. Wodę, kobla. No to mają już. Dobra, ustaw Kitkowi serca zwykle, normalne. Nie no, może niech zostaną. Albo dajmy sobie po 20, co? No dajmy po 20, zobaczymy jak będzie, jak coś to zdejmiemy sobie potem. Pozdrowisz mnie, bo wszystkiego najlepszego. Zobaczcie ile... O kurde! Nie widzę swojego niku nad moim botem. Ja też nie widzę chyba nad swoim. No. Pozdrawisz Mufinkę od Nadi. Pozdrawiam cię Mufinkę od Nadi. Dobra, Kitek, Ania dała okejkę. Nie przeszkadzamy jej, bo będzie pomontuje. Przytrzymaj tab, żeby widzowie zobaczyli, kto jest, a kogo nie ma. Takie osoby są w tym momencie na serwerze, teoretycznie, i one będą nas gonić. Pozdrawiam Lenę i pozdrawiam Julkę. Czekajcie, coś zobaczyć? Jaki Laura? Dajcie mi coś wytestować, coś chcę zobaczyć. Powiedz mi, czy w tym momencie teoretycznie coś... Teoretycznie wstawiła się reklama, czy nie wstawiła się reklama? No, i co?
Czy ona jest automatycznie, bo jestem ciekawy. Takie pytanie tylko do was, bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Na live? Tak, na live, chyba że masz adblocka. Bo teoretycznie jest takie narzędzie i ja jestem ciekawy, jak ono w ogóle działa i czy w ogóle ono działa. Co? Tak, na live. Jak to ustawić? Weź player skills. Pozdrowisz mu finne? Nie ma, okej, okay, dobra, spoko. Nie, bo jestem ciekawy, jak to działa, wiecie co, bo jest coś takiego, ja że w teorii ja mogę wstawić... A, była, czyli u niektórych były. Okej, okay, rozumiem, czyli prawdopodobnie nie u wszystkich, a u niektórych w danym momencie, jak nacisnę, to się pokaże. Okej. Okay. Tak, dzięki za informację, jak coś? A, jesteś, chomik i Basia. Chomik i Basia jest chyba tam z siódma? Raz, dwa, trzy, cztery... Tutaj. Gdzie? Chodź. O, widzicie, tam jest. Pozdrawiam twojego pieska i kota. Nie, konia i kota. O. O, widzisz, jest Basia i chomiś. Pozdrawiasz mojej... 20 mam. W jakim mieście mieszkacie? Ogólnie mieszkamy aktualnie w Warszawie. Na live to była... Aha, okej, okay. Jak ktoś wszedł na live, to była reklama, a tak to nie ma. Ja nie mam reklam. Nie, wiecie co, bo mnie to ciekawi, bo teoretycznie kiedyś tego nie było, jak ja streamowałem i teraz jest coś takiego, że mogę teoretycznie nacisnąć albo włączyć, żeby to automatycznie dodawało. Więc byłem po prostu ciekaw, jak to po prostu wygląda i czy to w ogóle ten... Pozdrów Arniziaka. Pozdrawiamy Arniziaka. Pozdrów mnie i siostrę, pozdrawiamy ciebie i siostrę. Dobra, to co, startujemy? Nie ma co czekać już. A, głowa jeszcze do ręki. Nikt głowa po prostu. O, to jest fajna piosenka. O nie, wiaderko moje. Ale wiesz, jak oni się wszyscy mają zrzucać to z gminy. Ale po ilu startują? Po ilu po mają wystartować? Nie no. Już? Zaczęliśmy? Już? Dobra, lecimy. 15 sekund. Raz. 5, 6, 7, 8, 9. Kogo będą atakować? Wszystkich. Aha. Ej, najbliżej, to ja uciekam. No. Jeszcze nie ruszyły. Pozdrowisz mojego psa? Pozdrawiam. O, a było psa, przepraszam, psa. Patrzcie, co się dzieje. Oni jest... One się będą budować do nas? Daj im glowing może na wszelki wypadek. Zobacz, co oni robią. Co oni robią? Buduj się, lawa. Ale to wy też! Co jest? Przestańcie! Watery też robią. Oni są większymi trackerami niż paluszki. Nie no, tak się nie da. Nie wiem, to dajmy. Też. Zobaczcie, co oni tu robią. Ej, no pomóżcie mi. No ja się buduję, czekaj. Zeskocz, kitek. Trzymaj ich tam! O, patrzę, ty, co jest? Co mi Mufina zrobiła? Wbiegła na górę i zatamowała lawę i postawiła łódkę i uciekła. Zrobiłem kitka. Dobra, jestem to Oramelo. Wow! Wow! Skaczą za mną. I wszyscy za mną biegną. Pomocy, chłopaki. Ja tu jestem, nie mogę się ruszyć. Co, one mnie biją z daleka? Dobra, ja do Kejwa zeskakuję. Ja cię kręcę, A, trzech jest tylko. Ja zginąłem ten bot. Nie skacz do Kejwa, kitek, one się wkopują do ciebie. O! Arniziak! Prawdziwy zdedał? Nie! Prawdziwy się trzyma, pokonałem ich. Trzech. Arniziak zdedał, Lena zdedała. Przepraszam was bardzo. Co tu się dzieje? Widzowie, nie róbcie tak, nie atakujcie kitka biednego. A oni się respią normalnie, co nie? Czy nie? Nie. Aha, nie respią się, to można więcej ich dać. Ja cię kręcę. To było przerażające, powiem wam szczerze. Nie róbcie tak, widzowie. Co tu się dzieje? Kurde. Co
Zobaczcie, oszukuję. Zobaczcie, na gamemodzie stoi. Widzowie, nie róbcie. No, co mnie? Ty, padnę. Padnę. Dobra. Wow, lubisz żaby? Ja padę, ja się lecę. No, żaby są spoci. Żaby są słodkie. Nie, oszukał mnie. To jest trudne. Mam pomysł. Dawaj, creeperku, przytul się! Co jest? O, zobaczcie, one mnie z takiego... Nie! Gdzie wy jesteś? No mnie gonią. 3 serca. Ja zginąłem, ja się odrodziłem, to nie ma szans. Ja tarczy nie mam. Ja cię kręcę. Spotkanie. Tak, jak będzie jakieś spotkanie, to powiem na live. Pokaż Ania. Ania, jakby się chciała pokazać, to by sama przyszła i się pokazała. Gdzie ty jesteś tutaj? Bo wszystkie chyba na ciebie się sfokusowały. Co, one biegają po wodzie?! No. Nie dam się pokonać, wolę od z wody zdedać. O nie, i teraz wszystkie na mnie będą. Ja cię kręcę, co to było? Tego się nie spodziewałem, że będą biegać po wodzie. Ja nie mogę. Ale straszne są te boty. Te twoje ulubione zwierzę? Akselocik chyba. Nie no, kociaczki lubię. Nie no, ogólnie lubię wszystkie zwierzaki. Kiedy można właśnie... Kiedy kolejne live? Powiem wam tak. W weekend na pewno zrobimy live'a. To możecie się spodziewać w ten. Ale ogólnie spoko wam się wbija tutaj na live'y gadać, nie? Ej, Mufina mnie bije, ona tak nie potrafi grać. No to się cieszę. Nie, bo nie wiedziałem wcześniej, czy robić live, bo powiem, że tak po takiej przerwie ciężko jest zrobić live, a tak zacząć znowu. Ale cieszę się, że tyle osób jest. Dawaj, Creeper, pokaż. Czemu Creepery nie wybuchają? No właśnie zauważyłem, że nie wybuchają, bo chciałem pokonać tak te boty. A spróbuj rzucić sobie piasek na głowę. A to działa tutaj, tak? Ale to nie wszystkie działają, tylko część golema zaatakuje, to co wtedy? Nic. A on mnie dobije. Oszukałeś, nie? Miało być fajnie. Tak, wioska. Tak, wioska. Proszę. A ty gdzie jesteś? Oni mają Richa. Ja biegnę do wioski. Gdzie? Szukam cię. O kurde, tu jest kanion. Chodź, biegnij. Biegnij. Proszę, chcę tu już. No od razu zgasiły ten! No, lawę mi zabrały. Nie mam lawy. Dawaj ich! We dwoje damy radę. Idę łóżko. No nie łóżko kliknij, tylko bij ich! No chyba sobie żartujesz. Nie, muszę łóżko kliknąć. Nie no, Pernicek, nie troluj, no pokonalibyśmy ich. I wiosę ich, też sobie łóżko kliknij, wiosę ich walną. Tak! Super! No nie, nie. Teraz to już mnie zaraz pokonają. Przejmij na siebie na chwilę. O, już zaraz zdedam. No to żeś mnie pokonał. O, przestały. Wow, udało mi się. Ja cię kręcę. Czy Mufinka może mnie pozdrowić po nazwie? Mufinka jest zajęta montażem, więc nie chcę jej przeszkadzać, wiecie? Ale na pewno nie... Słuchajcie, powiem tak. Ej! Chciałem ci pomóc! Ej, ale już teraz nie.
Dobra, pokonałem dwójkę. Gdzie ty jesteś? Zajechały mnie. O. A ty masz respawn w wiosce? Nie, niedaleko. Czy mogę zrobić kiedyś live z Muffinką? Wiecie co? Ogólnie docelowo chciałbym zrobić live z Muffinką. Jak tylko przyjdzie mi sprzęt, czyli za jakieś niecałe dwa tygodnie, to wtedy już będzie bez żadnego problemu, będziemy mieć możliwość robienia takich live'ów, że Muffinka będzie mogła sobie dołączyć, kiedy będzie chciała. Milky Box vs Milka. Milky Box najlepsze. Jeszcze dużo osób żyje. Basia i Homiś żyje. Gdzie ty jesteś, w wiosce? Tak. Biegnę do ciebie. Okej. Okay. Ile masz tam jeszcze? No akurat mi nic teraz nie atakuje. A to one będą nas szukać, nieważne gdzie jesteśmy? Tak. Ty to dawaj wieżyczkę do góry. Okej. Okay. Nie wiem, czy one się nie zblokowali gdzieś pod ziemią. A Paluci intelektualista nie dał im kilofa. Żartujesz? Tam nie oszukał, bo powiedział, że mogą szybko kopać. Pozdrawiam cię. Gadaliśmy na temat serwera dla widzów. Ja bym z chęcią zrobił serwer dla widzów. Wiesz co, ja kilka właśnie ograłem w Cave, więc możliwe, że tam zostały. Więc zrobisz serwer dla widzów. Nie z Wi-Fi czy tam premium. Wiesz co, no ogólnie przede wszystkim przeważnie robię, jeżeli chodzi o serwer, to zawsze robiliśmy premium, bo jest za dużo problemów, jeżeli robisz non-premium. Więc raczej dalej będziemy siedzieć przy tym, że premium będziemy robić, ale nie mam jeszcze zielonego pojęcia, więc nie chcę mówić jedną, ani w drugą stronę. Od ilu lat wpuszczasz na serwer? Znaczy, jeżeli chodzi o to... Ziomek. No, żeś zblokowałeś mnie od Wootera! Poważnie! Przepchnąłeś mnie w kratkę inną. Ty idziemy ich szukać? Bo oni zniknęli. No nie ma już ich. Paczka z waszego sklepu. O, super! Mam nadzieję, że się spodoba paczuszka. Bardzo nam miło w ogóle, jak zamawiacie coś z naszych rzeczy. Sklep Muffinki.pl. Najlepszy sklep! A właśnie, niedługo będą jeszcze nowe rzeczy, tak więc musicie chwilę poczekać, ale tak jak rozmawialiśmy na początku live'a, myślę, że już niedługo, tak do ile tam miesiąca, pojawi się, na pewno w przeciągu niedługiego czasu pojawi się jedna rzecz, ale jak dobrze o, znalazłem je. Gdzie? No tak jak myślałem, zblokowałem je tutaj. A ja słyszałem, że ponoć jak się pójdzie do szkoły w ubraniach ze sklepu Muffinki, no. 10 do szybkości, plus 5 do atrakcyjności. Ej! Zatakowały mnie! Plus 3 do powodzenia. Jeju, jakie to boty są! Wszystkie? Dwa znalazłem tutaj. Jeszcze 3, 4, bo i ja. Pozdrawiam cię, Kitek. Też cię pozdrawiam. Ja chyba wiem, gdzie oni są. Chodź, Kitek. Muszę się nauczyć szybko stawiać pod siebie. Gdzie i kiedy spotkanie? Wiecie co, najprędzej chciałbym zrobić spotkanie w Warszawie, więc jeżeli będzie pierwsze... Najszybciej będzie spotkanie prawdopodobnie w Warszawie, a potem zobaczymy, co się uda załatwić. Jeżeli się tylko uda załatwić coś fajnego, to oczywiście was poinformuję. Ja będę mieć... O, podusia kitkową! Wiecie, a mi też jadą. W końcu po takim czasie dostanę moje podusie kitkowe. Też na nie bardzo czekam. Tu. Wiesz co, muszę się zapytać, ale prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia. Dokładnie. Widzę, że Natalia napisała dokładnie całość, co robiliśmy dzisiaj. Co teraz proponujecie? Ej, znalazł się jeden! Wow.
Ile zostało? Arniż jak przetrwał, widz 3 i Laura. Laura, nubek. No to ona pewnie buduje domek w tym momencie. Nie wiem jak stąd wyjść. O, znalazłem kolejne 2. Kolejne 3. Wszystkie mam. No to wszystkich już. Dałeś im kill-offy i się wykopały pewnie. No to dobrze, bo tak to byśmy tu jeszcze siedzieli trochę. Zobaczcie, nie da się go zepchnąć. Ja mam 2 kubki i 2 poduszki. O, właśnie, coś miałem na temat. A, niedługo będzie nowa opaska muffinkowa. Na sklepie też. Laura sobie gry. Tam mogę. Dirta zbiera. Kto? Laura. Arniziak. Co? O kurde, spadłem. Dobranoc. Nie, niestety. Dobra, elo, uciekam. Zróbcie spotkanie w Łodzi. Jak tylko się uda, to z chęcią. Gdzieś tu słyszałem botki. O, widzę je. Się znowu, one do ciebie się chyba wkopały. Ja Laurę zabiłem. Co? Laurę zabiłem. Ej, ty, ale botem jesteś. Oż ty. Bambi. Czekaj, widzę. Czekaj, widz do nas idzie. Gdzie jest widz? Dobra, widza trzeba na łapki. Na łapki go trzeba. Można go łapkami tylko. Dawaj, Jerniziak. Na górę i na łapki go. O, jest widz. Ale on nie bije. Jak nie bije? Bije mnie. Chyba to pić widzę. Ostatni jest. Zrobisz. Tak, będzie właśnie następny challenge, będzie 24 godziny na czarno prawdopodobnie. Więc myślę, że on się spodoba. Dawać go! Zobacz go! Ucieka! Udało się. Dobra, zabijamy go. Ale złapki go. Co kill-offem? Ej! Ej! No kill-offem. Nie kill-offem, łapka. Zrób więcej live z chłopakami. No jak chłopaki tylko będą mogli, to będziemy robić. Ty, co on jest taki twardy? A ludzki to jest taki napierak. Kitka. Raz, że spokony, dwa, że chcę. No, głośno. No, co jest z tym botem? Co jest z nim nie tak? Czy on już powinien... Jest! Yes. O, pokonaliśmy widzów. Udało się. Zamiana rolami na 24 godziny, jestem za. Dawaj, Rindziak, robimy hardcore teraz. Dawaj jakąś mapę, gdzie... A, lecisz już? No dobra, no to leci. O, już prawie w ogóle 2 godziny live'a w sumie. Pozdrów Muffinkę. Pozdrawiam Muffinkę. Dobra, z czatem sobie teraz pogadam. Czy zrobicie spotkanie w Warszawie? Tak, następne spotkanie, jeżeli się uda, to będzie prawdopodobnie w Warszawie. Dalej. Zamieńcie się rolami na 24 godziny. Będzie taki odcinek. Ja, please, zrób ten serwer. No, zamierzamy zrobić serwer, jak tylko już niedługo, jeżeli chodzi o serwer, mam nadzieję, że niedługo się uda go zrobić. Serwer chyba będzie najłatwiej do zrobienia. Kiedy masz urodziny? Ja mam 28 lipca urodziny. Ania ma, wiecie co? Ania ma... Którego ma Ania? Ania nie patrzy na mnie. Ja oczywiście wiem, którego ma Ania, tylko wiecie, ja chcę... Ej, czemu ja nagrywanie włączyłem? Okej, w międzyczasie minutę nagrywania zrobiłem. Wcale nie zmieniam tematu, bo nie wiem, kiedy Ania ma urodziny. Nie, no Ania ma 23 urodzinki. Akurat ma łatwą datę, więc łatwo zapamiętać. Na razie, Arniu.
Czy powiedziałeś Mufince, że ją kochasz? Ojeju, mocne pytanie! Tak więc, jeżeli chodzi o coś takiego, to... Mufinka, proszę bardzo odpowiedzieć na to pytanie, bo potem powiedzą, że kłamę. Ania? Ej, nie mogę, nie mam OPA, nie mogę sobie dać moda. O nie, no dobra, nieważne. Tak, powiedziałem to. Pozdrowisz Adele, pozdrawiam. 24 godziny w swoim kolorze z Muffiną? W swoim... Nie rozumiem tego. Juj, jakie pytania. Czy pocałowałem Muffinkę? Nie odpowiem na to pytanie. Musicie się Muffinki zapytać pod filmem. Musicie iść, obejrzeć jej film i pytać jej się pod filmami, niech wam odpowie. Pozdrawiam twoją siostrę Zosię. Scrunchy, właśnie, mieliśmy scrunchy zrobić, zapominam cały czas. Finka, chcemy scrunchy? Zrobilibyśmy scrunchy. Patrzcie, ale jaja. Widzowie, chcielibyście scrunchy? Ale sztos w ogóle, spawnerek otwarty, złota płyta. Tak. Zbudujcie Disneyland. No to chyba jest roboty na długie miesiące. Zróbcie wasz kreatywny dziennik. Muffinka? Muffinka pracuje nad tym. I jeszcze nad tysiącami innych. Nad innymi rzeczami też. Bo teraz się już nie wysławię. Disneyland w Muffinkowie brzmi jak plan. Muffinka by chciała Hogwart pewnie w Muffinkowie. A jeszcze najlepiej różowy Hogwart. To już byłoby w ogóle najlepsze połączenie. 24 godziny w kuchni! No nie, no zatrzymałem się. Zróbcie na sklepie zakładki. Jakie zakładki? Wow. Ale to ładnie wygląda. Patrzcie, tam byśmy mieli na przykład domek. Tu byśmy mieli taką fajną rzeczkę. Za każdym razem widzę coś fajnego, to chcę tam się budować, ale za 3 minuty mi się to nudzi. Czy prowadzisz kalendarz? Nie prowadzę kalendarza. Jestem osobą niezorganizowaną, nie wiem, nie potrafię się zorganizować, więc nie prowadzę kalendarza. Za to Ania prowadzi kartkomierz, czyli wypisuje wszystko na kartce, co ma do zrobienia, jest bardzo skrupulatna w tym, co robi. To musicie namówić Paluciego albo Arniziaka, żeby zbudowali. Oni lubią takie projekty. Wow. Dobra, słuchajcie, musimy odpalić hardcora. To jest ten moment, w którym odpalamy hardcora. Albo kitkowo. Możemy też odpalić kitkowo. Ale na razie idziemy na hardcora. Czy my już padliśmy na hardcore? Chyba nie. Jak padniemy, to lecimy na muffinkowo. I zgryfujemy muffinkowo. Dobrze, że muffinka nie słyszała. Dobra. Tak. Więc powiedz Mufince, że... Mówię Mufince, że twoja siostra cię pozdrawia. Mufinka teraz montuje, tak więc wiecie. Będzie spotkanie we Wrocławiu, wiecie co? Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o spotkania, to chciałbym zrobić w każdym większym mieście. Zobaczymy, czy się uda, bo to nie zależy zawsze tylko i wyłącznie od nas. Czemu Arniziek już poszedł? No pewnie musiał się sobie przygotować wszystko do szkoły, co nie? Live do 20.30. No, powiem wam, że to brzmi jak dobry plan, że live do 20.30. Co myślicie? Do której live? Potrzebujemy żelaza, żeby się znowu nie wysypać. Ale weźmy jeszcze trochę węgla. Twoja ulubiona czekolada? Wiesz co? Mleczna. 24 godziny w kuchni. Na razie, Natalia, do później. Powiedz mi... 21, 22.
Myślę, że tak do 20:30 byśmy zrobili. Co wy na to? Bo to jest jeszcze taka godzina, że ja sobie kilka rzeczy zdążę ogarnąć. Oj. Nie mam żarcia. Ale się wpakowałem. Dobra, nie, niestety musimy wyjść stąd. Nie! Ty coś wysłałeś mi? Dobra, okej. Okay. Powiem wam, że chyba ten hardcore długo nie pociągnę. Ania na pewno pozdrowi, jak będzie na live. Teraz nie chcę jej za bardzo przeszkadzać, bo montuję sobie film. Więc musicie zrozumieć, że jeżeli będę ją odrywał co 3 sekundy, to film nie dostaniecie jutro, tylko za tydzień. Hogwart w Muffinkowie brzmi ciekawie. W piątek będzie u Muffinki bardzo fajny film z Minecrafta. O, tu może być... co? Coś powiedziałem nie tak? Tak się spojrzała na mnie, słyszała tej... O, Laura, witamy cię. Witamy cię, Laura. Ty nie miałeś moda na czacie? Świnia. Tu. Dobra. Musimy znaleźć przede wszystkim jedzenie, czyli... Złoto. Portal. Co to jest za portal? A, to jest tak. On jest zepsuty, dobra, nieważne. No to fajnie, tylko że zanim ja to wykopę... Dobra, łapką będziemy kopać. Nie, wiecie co, łopatę zróbmy, może to będzie szybsze. A, tylko mam drewnianą, bo cały kobel straciłem. Super, ja tu kitek, tutaj jesteś normalnie... inteligent, niesamowity. Kitek, pozdrawisz? Nie, pozdrawiam ciebie. A to ty nie miałeś moda? Myślę, szczerze, dałbym sobie o rączkę uciąć, że masz moda. Czekaj sekundkę. Napisz coś na czacie, Laura. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Zrobicie... Czy zrobicie live of Halloween? Bardzo ciekawe pytanko, tak szczerze. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale robiliśmy chyba 2 razy z rzędu live'a w Sylwestra. Raz. Raz? Raz, masz rację. Przepraszam. Więc pytanie, czy to nie jest nawet czy to nie jest dobry pomysł? Takiego podwójnego live'a jak wtedy. Czy bambusy można przepalać i jeść, bo jestem mega głodny w tej grze, a nawet już nie mogę szybko pływać. Czy Mufina będzie robić swoje live'y? Wiecie co? Uważam, że Mufina prędzej będzie wbijać do mnie na live'y, bo Mufina na co dzień ma tyle pracy i tyle zajęć swoich, że ciężko byłoby jej jeszcze chyba regularnie streamować. Czy Mufinka będzie robić live'y na... mówię, jeżeli chodzi o live'y, to Mufinka... O, pożywienie! Dzień dobry! O, kotek! Kotek, znaleźliśmy koteła. Proszę tutaj, świnki się niech przepalają w piecu, a ja pójdę poszukać kolej. Arbuzy, arbuzy, tak, w końcu. Tego potrzebowaliśmy. Zobaczcie, ile melonów. Tak, no, ale wiecie co, myślimy nad tym, że może coś się uda ogarnąć, ale jeżeli chodzi o to, to postaramy się. O, ty! Czemu ona tu przyszła? Czemu ona za mną łazi? Nie no, nie mogę teraz, nie mogę z niej robić szynki, jak ona tak się na mnie patrzyła tymi swoimi... No zobaczcie, obserwują mnie tymi słodkimi oczkami. Widzicie? Będzie zapis? Szczerze mogę wam wrzucić zapis, jeżeli chcecie. Nie, ja właśnie rozumiem, że niektórzy mają bardzo daleko, dlatego chcemy zrobić... A Warszawa jest, tak można powiedzieć, troszeczkę najłatwiejsza w lokalizacji, ale też chcemy zrobić w innych jeszcze miastach, żeby nie było. O nie, nie kablujemy, że jem świnki. Nie wolno kablować. Czacik, nieładnie tak. Musimy złowić rybę, żeby oswoić axolota.
Mielibyśmy własnego kotka. Może lepiej live do 20:20? No, możemy zrobić jeszcze tak z 20 minut. Wow! Co to są za drzewa w ogóle? Ale sztos! Na pustyni teraz rosną? Nie wiem. A, w sumie one mogły się specjalnie tak na mnie patrzeć, po prostu z pogardą. Ty, co tam jest? Tu jest ten mech! Ale sztosik. O, owocki świecące! Ale sztosik. Jedzą, o! Może zbierzmy to, o! Odbudowujmy się czymś innym. A, to jest mech. Spotkanie, tak jak powiedziałem, będę starał się robić, gdzie się tylko da. Ostatnio mieliśmy właśnie w Kaliszu cały dzień i powiem wam, że było bardzo fajnie. Co? Na kurze jesteś chyba mniej groźny. Kurko, zostawię cię. Za to, że utrudniałaś mu grę. Nie powiem wam, gdzie będzie, bo jeszcze nie wiem, ale jak będę tylko wiedział, to wam powiem. Docelowo nie mam zielonego pojęcia, gdzie nam się uda. Niech będzie live. Znaczy, w skrócie, ja chcę pytanie, czy chcecie robić właśnie, żeby live'y były 3 razy w tygodniu jakoś? Zrobimy głosowanie. Czy 3 razy w tygodniu live? Czekajcie. Żebym ja wiedział, ile chcielibyście live'ów i ile mniej więcej osób będzie na live'ach z Minecrafta. Dobra, robimy głosowanko. Ankietę wam puściłem. Więc będzie mi miło, jeżeli odpowiecie ten. Zagłosujecie w ankiecie? To jest klej, tu można sobie domek wybudować z cegły. O, żelazo jeszcze więcej, super. Ogólnie docelowo chcę właśnie robić takie live'y, że będą już zaplanowane, co będziemy robić. Czyli, że na przykład tak jak dzisiaj mieliśmy to gonianie, to tak, że jak przychodzi się na streama, to już z góry będziemy na przykład wiedzieć, że aha, tu robimy godzinę na początku tego, potem robimy 2 godzinki tego, a jak nam zostanie czasu, to właśnie sobie pogadać poodpowiadać na wasze pytania. Ja lubię wszystkich moich widzów. Jak ktoś tylko się fajnie i miło zachowuje dla innych, to czemu ja bym go nie lubić? I bardzo, bardzo dziękuję swoim widzom za to, że po prostu tak mogę pracować, bo to jest, tak można powiedzieć, troszeczkę nasza praca już teraz. Lubię cię, Lena. O, ja wszystkich lubię. Piję kakao, poczekajcie? Ja też mam kakao. Hao. Proszę was bardzo, kakao. Ja mam jeszcze trochę kawki. O, mój kolega cię pozdrawia. Dziękuję, Laura. Kiedy wbijesz z nami pograć w ogóle? Craftingu nie wzięliśmy. Będziesz, Laura, jak serwer wystartujemy, czy nie? Czy już nie grasz w Minecrafta? Mam Discorda. O, donate? Hej, sorki, że przeszkadzam Mufince. Panie, pozdrawić mnie i moją siostrę. Mufika właśnie przed chwilą wyszła. Ej, poczekajcie, bo się zasłania. Dziękuję w ogóle za donata. Franek przesyła 2 zł i 88 groszy. Powiem tak. Hej, sorki, że przeszkadzam Mufince. Powiem Mufince, żeby pozdrowiła za chwilę. Ale moja siostrę Zosię. Zosia, Mufinka ma pozdrowić Zosię. To jak przyjdzie, to ją poproszę. I bardzo dziękuję za donajcika. Nie ma Mufinki, akurat. Akurat nie trafiłeś, ale zaraz przyjdzie. Mogę głównie w weekendy, bo nauka i te sprawy. Ja całkowicie rozumiem, wiesz, tak samo Arniś, jak widzisz, wbija chwilę pogramy i potem też nie ma czasu. Najwięcej czasu ma zawsze Palucji, bo Palucji to się nie chce uczyć, widać po nim. Budki już mamy, zobaczcie, jakie piękne uzbrojenie normalnie. Jeszcze raz dziękuję za donata. Cium, cium. Żelazny kilof sobie zrobimy. Chodzi do domu i mówi na...
Dobra, czy w bielsko-białej, ale wiesz co, powiem tak, jeżeli się uda, to oczywiście, wiecie, chodzi o to, że zorganizowanie spotkania z jednej strony nie jest trudne, z drugiej strony nie jest łatwe, bo muszę wam wytłumaczyć jedną rzecz. Jeżeli my na przykład zrobimy spotkanie i na to spotkanie przyjdzie choćby tam 100 czy 200 osób, to robi się troszeczkę duży tłum. Jak się zrobi duży tłum, to w tym momencie mogą się stać jakieś rzeczy, które są, można powiedzieć, niebezpieczne dla innych. Wow. Gdzie ja wpadłem? O, idealnie wpadłem, bo żelazo znalazłem. Więc chodzi o to, że żeby przede wszystkim trzeba zawsze zachować jakieś bezpieczeństwo, więc fajnie jest, jeżeli ktoś nam pomaga w zorganizowaniu czegoś takiego. Więc to tylko chodzi tylko i wyłącznie o to. Bo tak, to wiecie, jakbyśmy chcieli gdzieś przyjechać, jak nas spotkacie, to jeżeli w tym momencie na przykład nie jem czegoś czy coś takiego, to możecie podejść spokojnie i zapytać o zdjęcie czy coś takiego i mniej więcej nie ma żadnego problemu. Znaczy mniej więcej, no nie ma żadnego nigdy problemu, ale chodzi o to, że... O, z tego możemy zrobić. Już zrobić typowo zorganizowanie czegoś takiego, powiedzenie, ej, słuchajcie, będziemy w te dni tu i tutaj, no to liczy się z tym, że będzie ciężko. Ale chciałem wam powiedzieć, że będziemy na PGA, więc jeżeli kogoś interesuje to, to może sobie wbić na PGA, to jest w Poznaniu. Więc przez 3 dni prawdopodobnie będziemy tam, więc mam nadzieję, że kogoś uda się zobaczyć z was. Jeszcze spodnie. Jesteś nobkiem, mnie to co Mufinka. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, Mufinka to mnie tutaj kładzie na łeb. A jak wam się w ogóle podobało dzisiejsze moje tło? Znaczy dzisiejsze moje tło. Tło, które stworzyłem. Jest Gites czy nie? O, no to super, Laura. Powiem ci, że prawdopodobnie ostatnio byłem na targach fantastyki. Wiem, że kiedyś... teraz, że mnie pomylił. Zawsze miałem problem z przeczytaniem. O, właśnie, jak Justyna raz miała przyjechać, ale chyba się minęliśmy w tym momencie. Czasami jestem jeszcze na targach fantastyki za nią. Teraz byliśmy w weekend ten, bo akurat się udało. O, a tu jest przejście. Cześć, Gocia, witam cię. Brakuje nam tylko spodenek. O, idealnie na spodenki będzie. Napisz. Co jest jeszcze? Muszę lecieć. No to na razie. Kiedy spotkanie? Już odpowiedziałem na to pytanie, że prawdopodobnie będzie w Warszawie najbliżej, ale na razie ciężko mi dosłownie powiedzieć, kiedy. Wiem, że osoba, która nam w tym pomaga, powiedziała, że raczej się uda to załatwić, więc zobaczymy, gdzie to będzie, no i musimy kwestia tego czekać. Lafino, no wiesz co, aktualnie w tym momencie niezbyt, bo jestem na single player, ale ogólnie tak. Wow, czekaj, żebym ja sobie przypomniał. Fika, czy możesz pozdrowić Zosię? Musisz pozdrowić Zosię, ponieważ otrzymałem donate'a, żebyś pozdrowiła Zosię. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz za donate'a i pozdrawiamy Zosię. Co? Czy będzie spotkanie? Spotkanie już wam mówiłem. Jeżeli chodzi o spotkania, to wam dam na pewno znać. Kim jest dla mnie Palucji? Synem marnotrawnym. A Laura, coś, ja będę biegł weekend na targach ze znajomymi, ale byłem... No, nam Laura się udało wejść tylko dlatego, że dostaliśmy akredytację, jeżeli chodzi o targi. Ale to ciekawe, widzisz, no. A ja byłem. Jakbyś powiedziała, to byłem tam chwilę przed. To w końcu bym poznał moją moderację. Tak, one są, dowiedziałem się, że są 3 razy w roku i jak tylko będę w Warszawie, to na pewno znowu będziemy, co nie? Jak będziemy w Warszawie, to prawdopodobnie będziemy, a jeżeli nie w grudniu, no to na samym początku. Dobra, w ogóle to powinniśmy szukać jakichś diaksów czy coś takiego. Spotkanie w Krakowie. W Krakowie dało się nas spotkać, na czym to było? Magnifikonie byliśmy. Więc też była okazja, bo czasami właśnie jeździmy na takie spotkania. I w Poznaniu byliśmy na Pyrkonie przykładowo. Więc powiem wam, że dużo jest okazji, bo my jeździmy po takich różnych eventach. Znaczy staramy się, bo to wiecie, nie zawsze jest czas. O, zejdźmy tutaj niżej, tu będą diaksy. Ja wam mówię, czuję moim kocim nosem, że tutaj są diaksy.
Spotkanie w Poznaniu, powiedziałem, spotkanie w Poznaniu, znaczy na razie nie ma spotkania. No tak, to znalazłem Diaksy, super. Batman! Chodź ze mną. Znaleźliśmy zamiast diamentów to Batmana. Ale wiesz co, nie wiem jak to wygląda. Wiesz co, jeżeli chodzi o Pyrkon, to wiem, że z biletami... Wiem, że można chyba kupić w kolejce jeszcze bilety zawsze, co nie? Tylko, że widzisz, wiesz jaki jest największy minus? Że tam jest bardzo długa kolejka, co nie? Więc ja na przykład nie wiem, czy typowo miałbym czas stać tam, nie wiem, 7 czy 6 godzin po to, żeby kupić sobie bilet. Na co dzień bardzo mam mało czasu, a co dopiero stać w kolejce tyle czasu, co nie? Ale też udało nam się i akurat byliśmy. Ja też was bardzo pozdrawiam. Zawsze jak jestem w Sopocie, to i wy jesteście, ale nie mogę was znaleźć. Co roku jestem w ferie i w lato i mam... Ja nie mogę widzieć jakiego masz pecha. No powiem wam, że... Bo my bardzo często siedzimy wtedy w restauracji i jemy, co nie? Na plaży jesteśmy rzadko, bardziej na molo. O, na molo nas można spotkać, na plaży powiem wam, że tak jak Ania mówi, że ciężej, no. Tu zdecydowanie jakoś zawsze, jak chcemy iść na plażę, to wypada 40 innych rzeczy albo nagranie odcinka. Ostatnio byliśmy na plaży tylko nagrać odcinek, w sumie. Taka prawda. Zajączek! Chodź tu. U drugi. To jest dziecko za... Jaki tyci! Chodź tu. A ty co tu robisz? Przestań, jest hardcore, nie możesz mnie bić. Chciałem, żebyśmy byli kolegami, ale ty jak zwykle musisz się upierać przy tym, że musisz do mnie strzelać. Niesamowite. O, paczacz, witamy paczacza. Wiecie, kaktusa się uderzyła. Ciekawe, coś myślałem, że mnie coś bije. Bo czasami się z wami zagadam i potem padam jak no. Ale gliny, ja cię kręcę. Tu można normalnie spokojnie domek wybudować. Powiem wam, że kiedyś nie chciało mi się zbierać, budować domku z cegły, bo największym problemem była glina i nie chciało mi się kopać jej w tej wodzie. No nie. Ale mówika. No. Glina była problemem, a z gliny robisz cegłę. No to wiesz. Zrób spotkanie. Wiecie, co powiedziałem, spotkanie postaram się zrobić w jak największej ilości miejsc. Powiedz, ej, to co? Czemu mam takie coś powiedzieć? Boję się mówić coś, tego nie mam pojęcia, co to znaczy. Więc kocham mojego kota. Kitek, pozdrawisz. Pozdrawiam ciebie, a przede wszystkim ciebie i twojego kociaka. Dobra. Kiedy skrzynka pocztowa? Ja cię kręcę. Kiedy, powiem wam tak, skrzynką pocztową to nie jest ogólnie tak łatwo, jak się wydaje, bo jeżeli na przykład przychodzi potem 50 czy 60 paczek, to robią się problemy. Więc jeżeli chodzi o skrzynkę pocztową, to chcę załatwić jedną rzecz i mam nadzieję, że mi się to uda, ale możecie mi cały czas przypominać, bo ja jestem taką osobą, że po prostu często zapominam. No i ostatnio jak byliśmy, to nie udało nam się po prostu tego załatwić. No i to się przeciągnęło. No i wiecie jak to jest, jak się coś przeciągnie raz, to potem się, no można powiedzieć, że nie o tyle, że zapomina, bo ja o tym cały czas pamiętam, ale na razie nie jesteśmy w stanie tego załatwić, bo byśmy musieli jechać do domu rodzinnego, więc to jest totalnie poza naszym zasięgiem, zwłaszcza, że aktualnie jesteśmy po przeprowadzce i ciężko nam jest zwykły dzień ogarnąć, bo ciągle musimy coś robić. W sensie, jak nie nagrywać, to montować. Jak nie montować, to coś tam robić. Akurat ja teraz postawiłem, że chcę więcej live'ów z wami, bo chciałbym mieć taką fajną społeczność, że właśnie, że sobie wbijam i mogę sobie z wami właśnie pogadać tak jak teraz, bo to mi na przykład dużo większą frajdę sprawia niż nagrywanie odcinków, bo nagrywanie odcinków jest takie, można powiedzieć, statyczne, że wiecie, że nagrywasz, nikogo nie ma z kim pogadać, albo z Muffinką tylko nagrywam, więc pod tym względem zdecydowanie wolę streamkować. Kwestia tego, czy wam się to podoba, co nie? No bo to też musi się wam podobać. Ania, pokaż się. Ania montuje. Ania nie może się pokazać. Co nie, Aniu? O, widzicie, nawet mnie nie słyszę w tym momencie. Ania akurat, żeby mnie usłyszała, musi trafić w momencie, kiedy tnie dźwięk, więc w tym momencie mnie usłyszy. A chodź tu, moja łódeczko. Tu, ej, ale napisz do mnie, jak będziesz wiedział o tych
targach albo innym konwencie, bo ja fan. No tam się znać, Laura. O, to spocznij. Zresztą nową. Wiedzieliście, że w styczniu ma być nowa seria Milky Secret Box? Co, Julia? Skąd masz takie informacje? Opowiedz mi o tym. Wow, co to jest? Poza karą mówicie do siebie, Mufinka i Kitek, czy Ania i Łukasz? Szczerze? Ciężko mi powiedzieć, bo to się zmienia w przeciągu chwili. Raz tak, raz tak. Ale to jest piękne. Zobaczcie. O, już tam widzę świecące oczka pająków. Ale sztosik. Podobają mi się takie. Znaczy, że to jest tak właśnie w tym. W skale. No to zdrowiej szybko, jak najszybciej. Hej Kalena, witam cię. Kitek będzie. Właśnie słyszałem, że będzie nowy dodatek. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Informacje. Aha! O! Ciekawe. To dziękuję za taką informację. Jeżeli jest taka. Jeżeli naprawdę. No to czekam z niecierpliwością na nową serię. Bo powiem wam, że z tej prawie chyba wszystko mi się udało trafić. Dobra, pytanie, gdzie się budujemy? To... O, ale to jest piękne, no zobaczcie. Ale mi się podobają takie jaskinie. Pozdrawiam cię, Alan. Zdrowie jak najszybciej. Na razie, Lena. Wiesz co, ja bardzo rzadko oglądam piłkę nożną. Wiesz, jakoś po prostu... jakby to powiedzieć. Nie, że nie lubię piłki nożnej, ale bardzo mnie nudzi. Znaczy, kurczę, fajnie jest obejrzeć jakiś fajny na przykład meczek, ale też przede wszystkim trzeba mieć na to czas. Wow, a jak mam czas, to lubię sobie pograć na przykład. Proszę do mnie tutaj. Chcemy tutaj domek. Nowy. Nie rozumiem pytania akurat. Nowy to tak, to sklep. Przepraszam, że czasami mogę, wiecie, takiej... Co? A, dobra, racja, dziękuję. Wiecie, to jest takie, co czasami totalnie nie byłem w stanie skojarzyć z niczym. Dziękuję, Mufinka. To ciekawe, mam nadzieję, że będzie duży, bo przede wszystkim, wiecie, dodatki są fajne, jak są na przykład duże i zawierają. Wow, a tu jest wyjście z drugiej strony. Ależ to siwo jest w ogóle to. Takie na przestrzał. Ale wiecie co, najbardziej mi się nie podoba to, że tutaj to wygląda tak, że macie, nie macie trawy, co nie? W sensie na tym biomie. Taki piasek, taka pustynna, to też mi nie odpowiada za bardzo. Wow. Dobra, popłyniemy sobie w tym momencie gdzieś. Sekundka. Wow, bo w ogóle już jest 20. Ja cię kręcę. Już prawie jest w pół do. A do w pół do teoretycznie mamy live'a. A dobra, pytanie do was bardzo ważne. Jaki challenge chcecie po challenge'u? Wszystko na... że w sensie wszystko w kolorze czarnym. Jakie anime lubisz najbardziej? Oglądałeś Hanako-kun lub... Wiesz co, ciężko mi powiedzieć z tych nazw, bo nie mam zielonego pojęcia, bo ja czasami nazw zapominam. Widziałem bardzo dużo tytułów. Ogólnie moim ulubionym jest... Chyba Tate no Yusha jest bardzo fajny pierwszy sezon. A z takich anime, to pierwszym moim anime, które tak naprawdę oglądałem i przez co się zajawiłem na oglądanie, to było Sao. Ale to było już tyle lat temu, że już uważam, że prawdopodobnie wyszło jeszcze kilka innych anime po drodze lepszych. Więc ciężko mi jest powiedzieć. Pozdrawiam Agatę i Jasię. Gdzie jest mało ludzi, bo można na luzie z tą i Mufinką rozmawiać. Wiesz co, ogólnie jeżeli chodzi właśnie o live, to plus jest, jak jest na przykład mniej osób, to że z każdym mogę na spokojnie odpowiedzieć każdemu na, to, na jego pytanie. Ale zaś, wiecie jak to jest. Fajnie się też streamuje dla dużej ilości osób, co nie? Jeżeli jest więcej osób, to tak... Wow, ty coś do mnie piszesz, ty? O, mogę w ogóle ten wskaźnik wyłączyć, bo to jest niepotrzebny już. Czekajcie sekundkę.
Albo go zmniejszymy tak, to tyci. 24 godziny nie siedzę. Nie ma żadnego problemu, mogę nie siedzieć, bo wystarczy, bo wtedy bym leżał. Co? Właśnie w sumie w domu nie mamy krzeseł, czekamy w ogóle na wszystkie meble. Na razie nie mamy szafy. Pierwszą szafką jaka jest, to jest szafka za mną dosłownie, co nie? No ja cię kręcę, no nic nie mogę znaleźć, chcę wypłynąć już z tego biomu, już mnie ten biom znudził tak naprawdę. Pozdrawiam, Zosię. Wioska! Znaleźliśmy coś. Pokonamy golema i weźmiemy z niego żelazo, bo nam się przyda. Choć znając moje szczęście, prawdopodobnie to on pokona nas. Wiesz co? Mi się najbardziej podoba zwyczajna trawa w Minecrafcie. Pozdrawiam, Julię. Dobra, powiedzcie mi, jaki ma być następny live? Co robimy na następnym live'ie? Wow. Dzwonek! Zostawcie dzwonka, żeby właśnie wiedzieć o live'ach. Odpisujesz na Insta? Powiem tak, szczerze, staram się odpisywać na Insta. Oczywiście nie robię tego codziennie, ale jak jest tylko możliwość, gdzieś tam wchodzę, to staram się odpisywać. Zwłaszcza jak ktoś zada jakieś fajne, ciekawe pytanie, to staram się zawsze na nie odpowiedzieć. Bo czasami, wiecie, jak jest 17 takich samych jakichś, albo ktoś pisze samo hejt, to czasami, wiecie, nie mogę komuś nawet odpowiedzieć, no bo, znaczy nie mogę odpowiedzieć, odpowiadam czasami hej, ale przeważnie wolę poszukać jakichś takich wiadomości, gdzie ktoś się chce o coś zapytać, chce coś w ten sposób, bo to jest wtedy takie lepsze, bo jak komuś ja odpiszę hej, to co z tego, że ja mu odpisałem, jak zaraz jest, ta osoba sama zada następne pytanie i ja już nie mam ja już pewnie ją zgubię i tak tą osobę. Więc ta osoba i tak nie dostanie odpowiedzi, jakby chciała o coś zapytać. Zrób salto? No, wiesz co, Laura, ty zrobisz. Jak cię zobaczymy, to robisz salto. Pasuje? Niech będzie. Czat, robimy tak, jeszcze najlepiej to nagram to salto i wam pokażę, czy Laura potrafi zrobić salto, jak przyjdzie. 2 lata, wiesz co, ja mam... No ma krześnica moja w tym momencie... Ania, ile ma chrześnica moja w tym momencie lat? Roczek już skończyła, czy nie? Bo ja już nie wiem. Nie wiem. Tak, był już. Ja nie mogę, ja już się gubię. Powiem wam, że jeżeli chodzi w ogóle o ogarnianie czasowo wszystkiego... Z tym mam bardzo duży problem, bo powiem wam, że bardzo mi się czas zaciera. Ja nie wiem, który jest dzień, który jest tydzień. Miesiąc jeszcze pi razy oko pamiętam, który jest. Nic tu nie ma, no. Zrób skyblocka. Ciekawe, powiem wam, że możemy wejść na jakiś serwer na następnym live'ie. Weszlibyśmy sobie na przykład na jakiś serwer i tam byśmy sobie na przykład pograli jakieś Bedwarsy czy coś takiego. Kto jest za? Ile osób subskrybujesz? Wiesz co, ja mam taki problem, że ja mało osób subskrybuję, ale bardzo dużo osób oglądam. Bo bardzo, bardzo jakby to powiedzieć... zapominam o tej subskrypcji, bo te subskrypcje dają dużo i nie dają dużo. Bo jak kogoś na przykład przestaniecie całkowicie przeglądać... Co tu jest? Tu się coś świeci. Dlaczego się tak szybko wprowadziliście, jak mebli jeszcze nie macie? Ponieważ można powiedzieć, że byliśmy do tego troszeczkę zmuszeni. O, tak to powiem. Więc staraliśmy się ogarnąć wszystko jak najszybciej. No i chodzi o to, że teoretycznie meble my zamówiliśmy już, tylko że trzeba pamiętać jednej rzeczy, to że zamówiliśmy... Co jest? Zauważyłem, że ostatnio, że mam problemy, jak otwieram właśnie te statki. Bardzo często są jakieś lagi, nie mogę na Sync Playerze otworzyć tej skrzyni, bo się serwer laguje. O, widzicie? Znowu jest taka sama sytuacja. Czy często przeklinam? Ciężko powiedzieć. Znaczy, wiecie co, jeżeli chodzi o live i o filmy, to nie. Koma wszystko. No wiem, lata tu cały czas już mnie ugryz. Wow, co się odcięło, co się ścięło. Super pomysł, Łukasz, z tymi Bedwarsami. O, to super. Subskrybujesz nowy... Powiem tak, jeżeli chodzi o subskrypcję, to Mufinkę subskrybuję. O, znaleźliśmy mapę skarbu. Będzie skarb. Mamy 9 minut na odnalezienie skarbu. Płyniemy w tą stronę, myślicie?
Czacik, w tą stronę jest skarb, bo ja nigdy nie potrafię, nie znam się totalnie na tych mapach skarbu. Więc mam nadzieję, że tak, chyba że... Może w tą? Najlepiej na Coxcraftcie grać, okej. Okay. Ułożej mnie za motek, spoci. Możesz, mnie nie subskrybujesz, a Mufinka zostawiła Mufinka subskrybuje Żarniziaka? Co? Subskrybuje Żarniziaka? A ty nie? Ej! No bo wiecie! Jakby to powiedzieć? Arniziak jeszcze nie zasłużył. O, to jest dobre. Ej, powiększyła się nasza kropka. Zobaczcie. To chyba jakoś w tą stronę trzeba płynąć. Może tu jeszcze bardziej. No powiem, że wiesz co, ja mówię, ja ogólnie nie subskrybuję ludzi, bo zapominam o tym. Mufinka to największa twoja fanka. No to. Czy subskrybujesz nowy... Subskrybuję nowy kanał ASMR Mufinki, no jasne przecież. Myślicie, że kto jest kamerzystą numer jeden? No gdzie jest to? A właśnie, 89% powiedział, że live 3 razy w tygodniu. No i słuchajcie, no możemy robić 3 razy w tygodniu. Jakbyś, ile mam lat, ciężko mi powiedzieć, nie chcę zgadywać, bo przedział wiekowy strasznie na live'ach jest tutaj różny. Ej, no jak ja mam znaleźć to, bo ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest mój... Jeju, co ty robisz? Matko, straszy mnie. O. To mnie możesz też za pamięć zasubskrybować. Za jaką pamięć? Widzę, jestem Kitek to kak. No dziękuję bardzo. No teraz jesteśmy dalej, no. Czacik, gdzie tu trzeba płynąć? Czy pozdrowię brata Franka? Nie zdążyłem przeczytać, bo mi akurat zasłoniło powiadomienie. Czekajcie. Ej, Kitek, pozdrowisz brata Franka. Pozdrawiam Franka. O, a czy to Fran, czy to jest ten Franek, który dał donate'a? Czy mi się wydaje? Bo ty jesteś Zosia, więc możliwe, że tak. Pozdrawisz, please? Pozdrawiam. Chyba powiem wam, że nie uda nam się znaleźć tego. Nie! Nie! Wiedziałem, że to się stanie. Za mało się skupiam na grze. Wiedziałem, że przyjdzie Creeper i nie wyciągnę, zamiast nacisnąć ten, to zacząłem kombinować, a miałem tarczę w łapie, myślałem, że muszę wyciągnąć tarczę i zamiast tarczy wyciągnąłem mapę. Skąd pomysł na założenie TikToka? Wiecie co, jeżeli chodzi o TikToka, to nie mam zielonego pojęcia skąd pomysł. Mufinka mówi, zakładaj TikToka! Coś takiego. Czekajcie, zrobimy coś jednego, spróbuję dodać kamerę. Czekajcie, dodam kamerę, źródło, dajcie mi dosłownie sekundę. O, siema. Dobra, jestem na kamerze. Widać mnie? Czacik, widać mnie? Wow, ale przejście, tak, przejście do Arniziaka. Ej, kamera się rozmazała. Już nie może na ciebie patrzeć. Nie może na mnie patrzeć, kamera ma mnie dość, czekajcie jeszcze. Chyba, że ona ma bardzo, ja nie wiem jaką ona ma jakość, ale ona ma chyba w miarę okej jakość, jeżeli chodzi o to. Okay. O, jest chyba, ok? Cię? Tu, tu! Co? Patrz, jeszcze się rozciągnę, będę taki, o, patrz! O, muszę sobie zrobić taki ten, jak będziemy chcieli rozmawiać, to sobie taki zrobię. O, patrzcie, Shrek jest za mną. Widzicie, tu jest Shrek, tu jest Wiedźmin, tu jest Creeper i Pan Chomiś, tu są jakieś te, tu jest Anna na pewno, nie Anna, przepraszam, Anna, tak, Anna, już myślałem, że Elza. Niżej jest kalendarz Mufinki z Minecraft, a tam jest Among Us, patrzcie. Among Us, Mulang, Regina, no to kalendarz, widzicie, poczekajcie, z drugiej strony. Z drugiej strony są w sumie tylko... Niżej jest świnia! Zobaczcie, tu jest niżej świnia,
Miam-miał, w sensie nie miam-miał, przepraszam, tak, miam-miał w sumie, miam-miał jeden, miam-miał drugi. I z tej strony jest pani świnia baletnica na razie, tak więc tak wygląda na razie całe tło. Hej Alan, witam cię. W jakie dni będzie, wiecie co, live'y chciałbym robić przede wszystkim w weekend, bo to by było, to jest sztos, no bo wiecie, jednak weekend to weekend, czekajcie, wezmę sobie tak, żebyście mnie widzieli lepiej, jeżeli chodzi o to, to raczej weekendy, raczej jeszcze oprócz tego to bym robił początek i środek tygodnia najlepiej. Kite, uwielbiam twoje live, bardzo mi miło. Znasz Sana? Sana? Nie znam Sana. Chyba, że Sana. Discord overlay na kamerkę. Niby z donate, ale poprawię słowo harcerza. Jasne, ogarnę. Później sobie. Ja chcę wszystko poustawiać, dopiero jak będę mieć komputer. Bo mimo wszystko, co da mi to, że ja teraz wszystko poustawiam, jak zaraz i tak będę musiał to od nowa robić. Wolisz Tokę czy Roblox? Ciężko mi powiedzieć szczerze, bo w obie aktualnie bardzo mało gram, więc aktualnie wolę Minecraft, może być? Subik dla Kitka, właśnie, zostawcie subika, przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zostawić dzwonek i pytanie do was jedno jeszcze, czy chcecie, żebym was informował na poście na YouTubie, czy czytajcie posty na YouTubie o live'ach. O live'ach. W sensie, że napiszę, że na przykład dzisiaj będzie live o godzinie 15 i wtedy wstajemy i w sensie wtedy robimy po prostu sobie live'a. O, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale patrzcie, w czym siedzę. Tu macie, zobaczcie, ile macie przypin. Ja nie mogę cię dodać na Discord. Wiecie co, ogólnie mamy kanał, grupę Discordową, tak więc zapraszam was tam. Ale myślę, że trzeba ją tam jeszcze i tak zmodyfikować, przerobić kilka rzeczy. No ale to jeszcze na czasie. Czy w miastach mniejszych, jak w miło będzie spotkanie? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, co z miastami mniejszymi. Może się uda, wiecie co, no bo to nie jest tak, że to jest typowo, mówię, zależne od nas. A możesz też na Instaty lub Mufinka informować, że jest live? Chcecie, żebym informował was tak samo na Insta, że jest live? Powiedzcie mi. Znaczy ogólnie docelowo to pasowałoby w sumie informować wszędzie. Dziękuję, bardzo mili jesteście. Pozdrowisz mnie na odcinku, proszę. Pozdrowię cię na live, bo na odcinku, jakbym miał każdego pozdrawiać, to by mi to cały odcinek zajęło. Tak w skrócie. Ale pozdrawiam cię, Marysia, w tym momencie. Piątek, sobota, poniedziałek i środa, najlepiej cały tydzień. Okej, będę się starać zrobić jak najwięcej. Ja nie będę na spotkaniach. Ja rozumiem, że czasami ciężko jest po prostu w ogóle przyjechać na jakiekolwiek spotkanie, nawet jak ktoś jest w mieście, nawet jeżeli to jest w mieście, w którym mieszkacie, bo nie zawsze jest po prostu taka możliwość, co nie? Pokaż z bliska pana Homisia. Byłeś kiedyś za granicą? Tak, pracowałem w Niemczech i pracowałem we Francji, ale byłem jeszcze na Słowacji, nie, w Czechach chyba byłem, ale to na chwilę, czekajcie, przyniosę pana Homisia. O, patrzcie, jeszcze włączę. Kociołową blachę, jest Aliexpress. O! Jestem z powrotem. Oj, skrywa się w mnie. Dobry! Nie, chodź, bo mikrofon tutaj. Muszę sobie tak, żeby wyglądał sztos. Chodź, wygląda uroczysto. Muszę mu takie kłaść. Bo ty na uszach jest. Homiś jest sztosem. A co z Minecraftem? W sensie teraz? Teraz to już kończymy live'a ogólnie, znaczy no bo mamy już po tym, po godzinie, której mieliśmy kończyć. Mieliśmy kończyć o 13:30, tak więc chciałem sobie z wami chwilę pogadać. Powiesz coś po francusku? Nie umiem nic po francusku. Ja jestem, jeżeli chodzi o języki, to jestem po prostu mega, mega słaby. Jak? Właśnie, Ania potrafi mówić po francusku,
Ale ja no niestety nie potrafię. Grałeś Wiedźmina? Tak, przeszedłem całego Wiedźmina. Dwójkę, jedynki tylko nie przechodziłem, przeszedłem całą dwójkę, przeszedłem całą trójkę i to wszerz, w bok, wzdłuż, z każdej strony. Pa, Kitek, będzie jutro live? Powiem tak, nie wiem, ale dam wam znać, tak więc czytajcie posty, posty są na YouTubie. Czytacie, pytanie, czy czytacie w ogóle posty na YouTubie? Kiedy następny live? Postaram się jak najszybciej. Co my jutro robimy? Jutro nagrywamy dużo, co nie? Mufinka? Jutro nagrywamy dużo? Tak więc widzicie... Co? Jutro cały dzień następny... Tak więc w skrócie, prawdopodobnie live będzie w czwartek. A będziesz grał w co? A, właśnie, właśnie, bo będzie live z gry, tak więc tak, w czwartek będzie live. O, przepraszam, w czwartek będzie live, na pewno. Zapomniałem. Grasz, bo ja... Tak, ja gram na 1.19. Mufinka, pokaż się na końcu live'a. Mufinka nie chce się dzisiaj pokazywać, się Mufinka nie pokazuje. Jakby chciała się pokazać, to by do was przyszła, jak pan chowi. Więc... O... No, usiądź tu sobie elegancko. Ja też tu mam czat, więc ogólnie patrzę na siebie i czytam, co mi piszecie. Więc tutaj widzę czat i tu widzę czat. A o której live? Live będzie prawdopodobnie o godzinie jakoś 16. Postaram się 17 wtedy w czwartek. Tak, ten Shrek jest genialny w ogóle. Nie wiem, czy widzieliście go na odcinku 24 godziny na zielono, ale on był totalnym sztosem w ogóle. Jak go miałem na sobie i nosiłem go na kamerze, to wszyscy zwracali na niego uwagę, że super Shrek. On jest tak mega uśmiechnięty w ogóle, on ma taki zacież na twarzy. Pokażę wam go jutro na live, już mi się nie chce teraz wstawać. Zrób kanał pana Chomisia. I co by pan Chomiś tam robił? Wyciągam by magicznie kocyk z pleców. Od ilu lat masz kanał? Szczerze, te kanały mam od 2 lat, jakoś tak, 2 lata jakoś prowadzimy kanał. Spęko mi się już chce. Dobra, słuchajcie, kończymy już live'a. Cieszę się bardzo w ogóle, że tyle osób wbiło i tyle osób w ogóle cały czas było dzisiaj na live'ie. Jesteście mega super, wbijajcie na live'a w czwartek. Jutro może się uda bardzo późnym wieczorkiem odpalić live'a, tak więc też postaram się go odpalić. A ja już w tym momencie kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę. No i subskrypcję, jak ktoś nie ma. I widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że live wam się podobał. Pa, pa wszystkim. Komi, zakończ streama.